Cześć, tu Kuba, Ewa, Aneta i dzisiaj mamy specjalnego gościa do podcastu, Karol Szynkowski. Karol, proszę, przedstaw się. Cześć, mam na imię Karol i jak powiedziałeś, też Szynkowski. Bardzo miłe i wdzięczne nazwisko. Wydaje mi się, że tak. Adekwatne, ale o tym później pewnie. Adekwatne do tego, co robisz, tak, bo Karol prowadzi food trucka. Food truck nazywa się Nice to Eat You. Nice to Eat You, tak. Pierwszy raz Karola spotkaliśmy ze 2 lata temu. Tak, chyba to było na Warszawskim, albo na targach. Na targu śniadaniowym chyba. Tak. I zjedliśmy i nam smakowało i do tej pory jesteś jedynym food truckiem, o którym zrobiliśmy recenzję. O, poważnie? Taką pojedynczą. Tak. Dokładnie tak. O, to dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Mikrofon dobrze łapie, najwyżej się tam podkręcę. Okej. Mamy parę do ciebie pytań. Dobrze. Mam nadzieję, że uda się nam wszystko odpowiedzieć. Bardzo spontanicznych, czytanych z kartki. Oczywiście. Ale spontanicznie są czytane. Dokładnie, tak, i pisane. I spotkanie też spontaniczne. To powiedz, jakbyś miał powiedzieć o sobie, która nie wie, czym się zajmujesz, czym się zajmujesz? Ja zajmuję się, kurczę, ciężko powiedzieć, bo tak powiedzieć, że jestem food truckowcem, to nikomu nic nie powie. No. Ja eksploruję świat na swój sposób, a że go eksploruję troszeczkę pod kątem kulinarnym, no to tak się zdarzyło i próbuję też zrobić taką akcję, że troszeczkę uświadamiać ludzi pod kątem nie tylko kanapek, ale jedzenia, głównie lokalnego, bo uwielbiam jedzenie lokalne, ale pewnie o tym później. No i też jak slogan jest też w naszej polityce sentymentalnej, chcemy przełamać stereotyp jedzenia kanapek w Polsce i nie tylko. A że jestem miłośnikiem i kocham kanapki, to ja bardzo rozumiem i szanuję. Tak. Bardzo rozumiem i szanuję. Tak. O tym za chwilę. Dobrze. Ewa, dobra, pytanie. To ja zacznę od początku. Czyli skąd w ogóle pomysł na bostońskie kanapki? I kanapki czy... w stylu bostońskim. W stylu bostońskim. Tak, czyli one takie są w Bostonie? Nie. Czy to była jedynie inspiracja do nazwy? Kurczę, inspiracja to w ogóle są kanapki, sobie wyobraźcie, że to są włoskie, z Włoch. Podróżowałem swojego czasu do Włoch i we Włoszech co widzimy, że często jedzą właśnie czy to z mortadelą z pistacjami, czy to z szynką parmeńską, czy to z innymi wędlinami, to na przykład na południu Włoch, w Sardynii, jedzą właśnie dosyć potężne, duże kanapki. Czyli nie takie panini cienkie? Nie, takie, znaczy panini generalnie to tak, chodzi o sam wkład. Okay. Oni często i mięso marynują i też grillują i pieką je na przykład w piecu od pizzy i później robią z tego kanapki. A więc tam zauważyłem pierwsze w ogóle i w ogóle za rozkochany jestem, już mówiąc można, dla dorosłych jest, a więc od gówniarza, a więc już od pamiętnych lat lubiłem kanapki, a skąd się wziął w ogóle pomysł, to tak, też się wziął ze Stanów, bo tam byłem w 2005 roku pierwszy raz i tam byłem w ogóle w stanie New Hampshire, to jest pod Massachusetts, czyli pod Bostonem, no i tam często podróżowaliśmy i tam pierwszy raz spotkałem się ze street foodem, z kanapkami, z w ogóle innym podejściem do jedzenia, niż nie tyle my, co tu mamy, ale nasza świadomość, wiecie, gdzieś, że można się tym bawić, że nie trzeba jeść tak stereotypowo i, nie wiem, tuzinkowo. Nie? Czyli kwadratowy, pszenny, tostowy, tak. Plasterek sera, plasterek szynki. Tak. I dużo keczupu. I dużo keczupu. A więc i teraz tak, dlaczego kanapki w stylu bostońskim? Nie? No w ogóle skąd to? Słuchajcie, mam do was pytanie. Jest ryba po grecku? Jest ryba po grecku. Jest ryba po grecku. Zjesz ją w Grecji? No nie ma bata. Nie, zupełnie. Gdzieś zjesz we Francji w ogóle fasolkę, czy tam, co my tam jeszcze mamy? W Rosji też nie jedzą pierogów, no nie? Nie. Ale na przykład naszą sałatkę jarzynową, którą mamy na święta, jedzą w Hiszpanii podobną, nie idealnie taką samą i nazywają sałatką rosyjską. Ha, no widzisz, no to coś w tym jest. A więc sobie wymyślałem, że kanapki w stylu bostońskim. Dlatego, że tam pierwszy raz chyba właśnie doznałem tego street foodu. Może nie tyle street foodu, ale w ogóle tego jedzenia ulicznego, bo tam za dużo street foodu, bo tam jest bardziej jedzenie uliczne, a street food to troszeczkę dwie różne rzeczy są nieraz dla mnie, ale to pewnie o tym później. No i sobie myślałem, dlaczego nie tak, a jak ktoś ma pierogi duskie, to dlaczego nie w stylu bostońskim. A ktoś okay. Tak, a jeszcze tu chodzi, że ten cały styl, często mówię, że w stylu bostońskim, bo my je zawsze kroimy na pół. I tak je podajemy, dlatego to jest ten styl bostoński. A propos krajenia na pół, wejdę ci w słowo. Od razu zauważyłem to, jak jadłem. Nawet chyba w recenzji napisałem, że się wygodnie je. I pamiętam, miałem taką rozmowę kiedyś. Nie chcę brać na siebie tego udziału, ale wezmę na potrzeby podcastu. Z Kasią Mirecką, która ma lacikę. Teraz knajpę na Sławcu, kiedyś food trucka. I jak z dłoni kiedyś przyszliśmy, to ona nie kroiła tych kanapek. Nie w food trucku, ale w lokalu. Tak. I podawała je całe i próbowaliśmy zrobić fotkę, no i nie szło. No, zrobić kanapce, tak, zdjęcie, to jest tragedia. Kroić na pół. I wspomnieliśmy jej, że ty kroisz i no chciałbym ty tam, wiesz, ten procent wkładu mieć, nie? Tak, zajemne tak. Zauważyłem, że Kasia kroi. Zresztą więcej traków już zaczyna kroić na pół.
Fajnie. Dla mnie to nie jest tak, że tu będę w ogóle się oburzał czy coś takiego, tylko fajnie. Dla mnie to jest ważne, że coraz więcej osób je i w takim stylu no. po prostu podaje kanapki. Fajnie, że w stylu bostońskim, bo to jest bardziej szczegółowe niż ktoś mówi, że kanapki ze Stanów. Nie? Tak. Wszyscy mówią, że nie wiem, kanapki tak, w ogóle, ze Stanów. Coś... W ogóle jeszcze, dlaczego też bostońskie? Też nie powiedziałem. Tam jest bardzo dużo Włochów i Irlandczyków. W ogóle w Irlandii też się je bardzo dużo kanapek, o czym też nie wiedziałem. I tam, co jest najlepsze, ja bym chyba najwięcej kanapek w Bostonie. Nie, w Bostonie. A, w Bostonie, w Bostonie w ogóle to... Okay. Nie wiem, czy tam może dwa razy jadłem jakiegoś tam lobstera czy coś takiego, ale okay. tak to kanapkowo. Ale za każdym razem inne? Czy tak, za każdym. Tam mają to w ogóle w Stanach uwielbiałem, kochałem kanapki. W ogóle wiecie, kiedy zaczyna się kanapka? Jak to zaczynę? No bo kiedy możesz nazwać kanapkę? No bo jest na przykład... Chleb i masło. To studencka. To jest chleb i masło. Muszą być więcej niż dwa składniki. Tak? Tak. To się dowiedziałem, tam z kucharzami jakieś rozmawiałem, mówili, że tak, że widzieli kiedyś tam ale jak, jest, książkach... ale jak jest chleb i chleb, to już nie, to nie. Nie, jest. Słuchaj, no na przykład chleb i sałata to jest chleb z sałatą, chleb z masłem, jak powiedziałeś, to jest chleb z masłem, a jak już jest chleb, masło i szynka, to już możesz oficjalnie nazwać to kanapkę. Okej. Okay. Czyli jak posypiemy cukrem, też już. Tak, ale możemy, że na słodko. Z masłem i z cukrem? A kiedyś tak się jadło. Takie studenckie. Oczywiście, to nie. Moja miłość. Z solą, bo to jest popcorn. A nie, ja znam znowu ze śmietaną i z cukrem. O, to... Co? Przepraszam, to dla tych lepszych może. Ja to miałem z solą, to było, wiesz, wytrawnie, a później z na słodko to już było, wiesz, to już była słodycz. Makaron, co się jadło kiedyś ze śmietaną i cukrem. No to tak, no, ale chleb to... nie. Tak, jadło się. Jadło, ale to bardziej nasze babcie chyba. Wtedy ta śmietana to była taka tłusta śmietana od krowy. Jedna blogerka teraz napisze książkę e-booka Kulinarnego smaki dzieciństwa, ale nie znajdziemy tam kanapki ze śmietaną. Nie wiemy tego. Albo może, nie. Może jest tam chleb. Słuchajcie, no dużo się nie je. No pewnie tam o jakich smakach później porozmawiamy. U mnie to się w ogóle, na przykład, bo ja jestem kujawiakiem, to u mnie się, ja już od dawien dawna pamiętam, że jak przychodzi lato, to ja praktycznie mięsa nie jem, słuchajcie. Albo w ogóle, tak głównie, że nie jedliśmy. U nas to jest warzywa, ale to świeże. A więc nawet liście rzodkiewki się, pamiętam, jak mama wykorzystała, czy tam liście rzodkiewki. No, tak to teraz wraca to do mody. Tak, teraz wraca to do mody. Jak komuś mówiłem, pamiętam, jak zaczynałem z takim, że liście rzodkiewki i tak dalej. No to prawie dziurę w głowie sobie zrobili od tego pukania na mnie. Zresztą ze skurczybykiem, z moją taką fajną kanapką, pewnie jedliście coś, mi się zdaje. To też wyszło tak, że jak mówili karę, daj spokój, masło orzechowe, jabłko. A teraz taki popularny smak, nie? Już nie mówię, że w Stanach mają peanut butter i jelly, ale już u nas. U nas to jest druga tak, już teraz peanut butter, tak. W ogóle masło orzechowe, tak, jak ktoś widzi, to muszę podkreślić, to już tak, weszło strasznie, więc taka moda na to. I mamy takie same koszulki ze skurczybykiem. Musimy sobie zdjęcie kiedyś zrobić. Masz taką też? Mam, oczywiście. O, a wszystkim wmawiam w ogóle, to się wiecie, że to specjalnie tutaj na... Tak? Tak, tutaj fani zrobili, wiecie, nie? Tak, to dwie, mówię, to dwie. Nie powinien się chwalić. Dobra, no. Wracamy do kanapek. Dobrze. Ja tylko w ogóle chciałam podsumować, że zaciekawiłeś mnie o kanapkach i ilości kanapek w Stanach. Ja to zawsze jak wyobrażam sobie taką amerykańską kanapkę, to od razu widzę resztki indyka na następny dzień, jak oni na te pieczywo tostowe wrzucają te ścinki indyka i tak jedzą te kanapki. Słuchajcie, w ogóle tak, mają, w Stanach jest w ogóle problem z chlebem, nie? Znaczy tam, gdzie ja byłem, w Nowej Anglii. Mogę się też wypowiedzieć, bo pisałem pracę licencjacką i magisterską na temat w ogóle Nowej Anglii i tego. Ale kanapek też? Czy... Jest tam trochę o kanapkach, no. Jest. Ale to w licencjacki. A to poczekaj, to powiedz, jakie masz wykształcenie w ogóle? Tak się jestem specjalistą ze spraw gastronomicznych. Okej. Okay. No, a więc adekwatnie. Certyfikowany. Gastronom. NGE. No, dobra. Tak, a więc jeżeli chodzi o Stany, to tam jest w ogóle multum kanapek. Różnych, z różnym pieczywem. Problem jest taki, że oni zawsze mają te pieczywo trochę takie tostowe. Czy to są bany bułki, czy to są suby, czyli tak zwane te długie bułki, to też są troszeczkę bardziej jak w Subwayu są. W ogóle suby, czyli ten rodzaj podawania w ogóle pieczywa i tak Subway, to w ogóle powstało w Bostonie. Dlaczego wiesz, z czego się nazwa wzięła? Bo Subway? Się z metrem kojarzy. No to jest metrem, bo chodzi o szybkość. Wybierasz, one wcześniej były robione tak jak u nas. U nas, słuchajcie, jest też przecież, są te sklepy, były też na dole, jak się nazywa te Cezar, te kanapki takie... Pod dedutą co były kiedyś, nie wiem, czy one są. Wiem, już... może ci chodzi, ale nie przypomnę sobie nazwy. No, kurczę. I to też podobnie podawane, a więc no, w Stanach, w ogóle w Stanach lokali typu Subway jest trilion miliardów, no nie? No. Nie pamiętam, czy ja na Subway trafiłem w ogóle. Jest multum, naprawdę jest multum. A że ja byłem też w ogóle w New Hampshire jest tak, raczej w New Hampshire, no i też w Massachusetts, jest całej Nowej Anglii, że tam jest dużo takich niekomercyjnych lokali, no nie? A więc jest na przykład sieciówka, gdzie ma 6-7, tak jak u nas powstaje, a więc jest
Mało. Ja na przykład w Maka to ja nie wiem, kiedy tam trafiłem. W przejeździe, jak wyjechałem przed tam. To samo we Włoszech mają. Ale no dużo dobra, bardzo ale... mają też Wendy's, tam też inne mają, wiadomo, ale też bardzo dużo mają niszowych. Co jeszcze było o tych kanapkach? Tak, z pieczywem. A więc pieczywo. Zagadam. Z pieczywem jest tam problem taki, bo oni na przykład pieczywo uważają tam, gdzie ja byłem, w tym regionie. Oczywiście nie można mówić o ogólnie Stanach, bo to jest nie do opowiedzenia. Mhm. A więc ja mówię tylko o tym jednym wąskim regionie Nowej Anglii, składającej się z 6 Stanów, okej? Okay? Między innymi właśnie jest tam Massachusetts, w którym mieści się Boston, stąd są nazwy. I tak, i tam na przykład uważają za dobre pieczywo włoskie. Oni uważają, że Włochy są to, nie Francja, Włochy, no, włoskie pieczywo, no nie? Z kolei kiełbasy uważają, że my jesteśmy tam pionierami, ale powiem wam, nie do zjedzenia jest. Myślę, że bardziej na północy, w Chicago, tam w rejonie tych wielkich jezior. Bo tam jest duża społeczność Polaków. Ale w ogóle nie. Tam mają tak, tam mają albo polska kiełbasa, albo Polish sausage. No. I oni to jedzą. Tak też w ogóle, może tam też, nie byłem w Chicago nigdy, ale tak, tam jest bardzo dużo osób. Ale wam powiem anegdotę, jak chcecie w ogóle taką, no nie? Dawaj. Słuchajcie, byliśmy tam w 2005 roku, tam pierwszy raz, no i wracamy, byłem z Krzyszkiem Kaźmierczakiem, pamiętam po nazwisku, do tej pory mamy kontakt. I w ogóle on mówi, że pojedziemy do znajomej jego matki, czy coś takiego. Ona tam mieszkała 20 lat, czy 30, no nie? No i rzeczywiście tam, nie pamiętam, czy byliśmy na Greenpointie, czy gdzieś, no i tam byliśmy, tam chyba cały dzień praktycznie i woła nas taki dziadek, że idziemy tam, on tam 40 lat chłop mieszkał i on nas woła i mówi, chodźcie, wam coś pokażę. Ja nam pokazuję pączki z kordową posypką i mówi, widzicie, tu takie rzeczy są. I on mentalnością, poważnie mówi, żyje. W Polsce. Tak, on nie mówił nic po amerykańsku, oprócz, bo on pracował w Banku Polskim. No. On tylko na Greenpointie i nam pokazywał pączki z kordową posypką, że jest tak. Zmanierowani są w ogóle Polacy tam, ale no tak, no taka anegdota. Myślę, że zmanierowali, bo w sensie jest takie podejście, że wyjechali, zarobili pieniądze. Wyjechali w czasach dużej biedy. Tak, dużej biedy. Tak, teraz to się podobno zmienia, co tam ze znajomymi rozmawiam, że już nie jest tak, że każdy Polak na Polaka i Polak nie zatrudni Polaka, tylko już jest tak. Moi rodzice mają takich znajomych, którzy wyjechali też w latach właśnie 70-tych, 80-tych, już 30 spokojnie lat tam mieszkają. Tylko nie do Stanów, a do Australii. I wracają tutaj mniej więcej raz na 4-5 lat i z każdym tym takim cyklem naprawdę stwierdzają, że wiesz, wow, co tu się dzieje, nie? Tak, no to tak jest. No. Kanapki street food. Tak, jeszcze mam po pendrive'ach, to powiem, już zostawię te pendrive'y, dobra. Tak, co jeszcze było z tym chlebem, nie tak? nie wiem, żartuję. Z chlebem chyba wszystko, chociaż ja tostowe nie dam. Tam tostowe też mają inne, no nie? To jest tak, że w ogóle tych rozmiarów, tych... Bo my na początku też w ogóle mieliśmy chleb tostowy, nie wiem czy wiecie. Nie. Wtedy nie spotkaliśmy. A okej, bo sam początek wyglądał też taki, że oprócz kanapek były też tosty. Tosty były okrągłe, żeby były podobne logotypu, robi ta sama piekarnia. I ja wam przywiozę chleb tostowy. Rozkochasz się w prawdziwym chlebie tostowym, bo wy pewnie kojarzycie z marketu i tak dalej. Tak, co już od razu śmierdzi od tego. Tak. Peterek, raczej ta piekarnia, której biorę od lat, on robi najlepszy chleb tostowy ever. Ja jeszcze takiego. Najbliższa okazja, żeby się spotkać, będzie na festiwalu piwa chyba. Tak, dzisiaj dostaliśmy już formularz. Tak? Dobra, o festiwalach potem. Potem, tak. No i mieliśmy pieczywo okrągłe, tylko później z tego zeszliśmy, no nie? A więc to było bardzo fajne, to były 15, a więc potężne. I oprócz tego jeszcze śniadania mieliśmy, nie wiem, czy nie jedliście śniadania? Też nie. Nie. To my cię trafiliśmy już pewnie rok działalności, to spokojnie miejsce. Okej, no tam później sobie. Tak mi się wydaje. Od kiedy zacząłeś? 10 czerwca 2015. 2015. To my najwcześniej to w 2016 myślę. Nie? No, to rok, no. Nawet nie wiem, czy to nie było 2017. No, już chwilę. No to już chwilę. No. Dobra. Zamykam temat pieczywa. Bo jeszcze jest przyczyna tak, że kanapki na początku nie wychodziły tak jak nie były krojone. No dobra, powiedz, no. Muszę wiedzieć. One były na początku normalnie podawane, tylko zawijane w papie tak, że jak to jest załóżmy kanapka, to my teraz ją kroimy na pół, no nie? No to wtedy była w papie podawana dotąd aż. A, żeby wystawał kawałek? Żeby wystawał, ale też wtedy. Trochę jak kebab podają. No powiedzmy, no. W złym kierunku idziesz, ale powiedzmy. Ale nie, po prostu chodzi o to, że... Też fajnie i to ze znajomymi, którymi też robiłem, że często jak się widzimy gdzieś tam na piwku czy coś, to mówimy, że fajnie regulowały te kanapki, bo one nie miały tak. Masz jakieś zdjęcia? Są, no i w Instagramie i na Facebooku są te pierwsze, jakie wychodziły. Muszę zobaczyć. No zobacz. Nie kasowałeś nic? Nie, co ty, absolutnie. A długo zajęło takie dopracowanie zawijania i podania? Właśnie nie pamiętam, właśnie w którym, no nie, jak już były zawijane, to już były krojone. Ja właśnie nie pamiętam w którym momencie, to było jakoś na początku, zaczęliśmy je kroić i kto to zaproponował? Znałem, że to pewnie ja, ale nieskromnie mówiąc. No bo ja tam, słuchajcie, to jest tak, że ja tam spędzam pół życia, no nie? To jest
Pół od kiedy do kiedy jest sezon? Od marca? Sezon jest, no tak, od marca. Sezon, taki grubszy sezon, to tak. Już się zaczyna od marca, kiedy jest cieplej. No i jest tak, słuchajcie, do końca października, jeżeli chodzi o Warszawę. Taki czyli gruby sezon, ale też są... Pół roku spokojnie jest. No, spokojnie. Ale tak naprawdę dzieje się cały czas. Nie? Mhm. To już teraz jest tak, że ta moda jest na te futraki, jest większa świadomość. Tak jak ja nieraz, pewnie zauważyliście, lubię rozmawiać, mówić. No, to no. Dużo zagaduję, czasami. Czasami nie odpaczę się. Też rozmawiam z ludźmi. I na przykład dużo osób mówi, że kojarzą się futraki głównie z fast foodem. Jak jesteśmy podbiodowcami i oni, wiecie, na przykład jak zjedzą, to wiedzą, kurczę, nie? Ale to się zaczęło, co nie chodzi? Wiem, ze dwa lata temu? Może? To się zaczęło, nie. Moim zdaniem to się zaczęło w 2014 roku. Tak, bo ale, w ogóle pomysł... Ale chodzi mi o podbiurowca, nie chodzi mi o... A, kiedy się zaczęło, to rok temu. Rok temu. Rok temu tak dobrze się zaczęło. Oczywiście działaliśmy od samego początku, no ale to były, wiecie, takie ruchy, a od rok temu, no to już są konkretne, wierzcie, fajne. No bo teraz też umożliwiają wam pewnie podstawienie się i to jakiś dostęp do... To tam już są cyrki, no nie? Ale tak, no. Okay. Powiedzmy ogólnie, że pomagają. dobra, to biurowce. Jak z tym pieczywem jeszcze raz? Nie, no, dobrze. Nie, pieczywo kończymy. Zamykamy temat. Nie ma pieczywa. Wchodzimy do środka teraz. Dobra, ogóle, teraz tak, myślę, dobrze. Że trochę tak. Wrócimy do Stanów. Okay. Żebyś więcej powiedział o tym street foodzie w Stanach, okay. Czym się różni od tego w Polsce i sam powiedziałeś, że są jakby jedzenie uliczne i street food, tak? Tak? Więc tak. Czym to jak, się różni? Jak dla mnie osobiście, bo to jest temat rzeka, jeżeli każdy potrafi się wypowiedzieć na temat street foodu, ale nikt do końca nie wie, co to jest. Dla mnie jaka jest różnica? Dla mnie jest taka różnica, że byłem w Bangkoku, w ogóle byłem w Tajlandii. Akurat miałem taką możliwość i swobodę, że byłem z Marcinem Niewiadomskim, a więc... Kojarzymy. Tak. Jedliśmy ostatnio w Bangkoku, tak. Jego też tak, na Jana Pawła. No. Polecamy. Byliśmy. Dziękuję, no. Też polecam. No. A więc no, byliśmy w takich mega niekomercyjnych miejscach, to jest raz. Dwa, że jedliśmy tylko na ulicy. W ogóle nie zawsze ta street food jest na ulicy, no ale no tylko z budek albo zero knajpy i tak dalej. No jakie jest porównanie między Stanami i street foodem, a takim Bangkokiem, no, w ogóle Tajlandią? Tam jest ten taki street food, co widzimy. A jeżeli chodzi o uliczne jedzenie w Stanach, to nieraz oni uliczne jedzenie uważają, że jest też knajpie. Chodzi o to, że... O styl, styl jedzenia, ale też na przykład street food dla mnie jest to, że na przykład mam takie zdjęcie, bym musiał poszukać, co to jest dla mnie street food i wam wyślę, że koleś jest na bazarze, jeżeli chodzi o swoje stanowisko prasy, i dookoła ma tak, ma mięso, ma świeże warzywa, ma zioła i tak dalej. I bierze od nich, czyli lokalnie bardzo działają. Co więcej, oni później odkrywał, oni przychodzą do niego na jedzenie. No tak. A więc to jest cała ta kwintesencja, uważam, street foodu, bo street food dla samego street food raczej nie istnieje, tylko tu musi być ten krąg zamknięty. Jeżeli chodzi o Stany, to tam jest taka trochę, prześcigają się. To, co teraz się dzieje w Polsce i w Warszawie, to wtedy ja spotkałem w Stanach, jak mam. Czyli każdy potrafił i umiał się, i miał odwagę wtedy bawić się i niestandardowo działać z jedzeniem. No bo też to trzeba mieć odwagę i jaja, żeby na przykład zrobić w 2015 roku kanapkę z masłem orzechowym, kurczakiem, jabłkiem. I wiecie, w ogóle kanapki za dwie dychy, gdzie mi każdy mówi, że... To tak. To myślę... też już kolega ma do tej pory w ogóle tam dziurę w głowie, no nie? My też mamy takich znajomych, dla których no 20 to już jest sporo, nie? Ale z kolei jak sobie porównasz do innego jedzenia... No ja zawsze robię takie... Ale ja wam później obronię tą cenę, nie ma problemu. Znaczy, nie, ja zawsze robię takie porównanie do McDonalda. Idziesz do McDonalda i żeby zjeść w McDonaldzie i kupić najtańszy zestaw, to wydajesz dwie dychy. No okej, masz tym kolę, małą kolę, małe frytki i kanapkę, ale kanapkę z połowy wielkości tego, co dostaniesz w wozie, zjesz i zapomnisz, bo to nie jest sycące jedzenie. Nie, to jest właśnie o to chodzi, a płacisz tyle samo, tyle samo, tak. Pieniędzy. Tak, tak. Znaczy wiecie co, to jest tak, że no z tym jedzeniem, żeby nieraz komuś, mi to już się nie chce nawet nieraz gadać, ktoś nie chce, to niech idzie do tego maka, naprawdę. To jest tak, że no ja nie będę zajstawał na rzęsach nieraz, żeby komuś tam przetłumaczyć, ale to jest tak, wam powiem na przykładzie skutrzybyka. My masło mamy orzechowe i my ściągamy z Rotterdamu. To nie kupujemy z biedy i tak dalej. Mhm. Jeżeli chodzi o szpinak, mamy liście, nie mamy brei. Jabłka używamy tylko jabłek polskich. Jajka mamy z jednego, mamy kujawskie. Ser halloumi, z racji tego, że byłem na Cyprze, a więc znam trochę ten ser. Mamy ser cypryjski, nie grecki i mamy od Cypryjczyka. A więc to też jest trochę street food, że oprócz tego, że... No bo co to jest ten street food? Że bo taki nie są street foodem, ale bo co, na ulicy? Nie. Moim zdaniem street food to jest to, że bardzo wspierasz lokalnych i ty działasz lokalnie. Mhm. I niekoniecznie to komercyjne musi wygrać, to nie jest walka w ogóle z McDonaldem, tylko to jest to, żeby pokazać, że no, ty też możesz, że robisz po swojemu. Taka oddolna inicjatywa w stosunku do jedzenia. Tak, ale też, że robisz po swojemu. I to w Stanach zauważyłem, że ktoś tam buksy podawał w turbo inny sposób,
czy tam, bo to buksy wtedy wygrywały tam też, czy kanapki w ogóle, też na słodku w ogóle, pamiętam w banach jakichś takich bułkach, pamiętam do tej pory, to było takie pyszne. I wiecie, i nikt nie miał kompleksów, żeby, wiesz, żeby zdobić to jedzenie, żeby zdobić z kolorową posypką, żeby to wyglądało inaczej, żeby to było śmiesznie, ale żeby fajnie smakowało. No i tam jeszcze był ten efekt mody, czyli bardzo hipstersko się jadło cały czas. Tam były knajpy takie bardziej na północy, ale to było w Massachusetts, gdzie było bardziej przy wybrzeżu, no to wtedy się dużo jadło owoców morza, głównie homary. No i w ogóle kanapka z homarem to jest i masa. Zdałem sobie właśnie sprawę, to jest ciekawe w sumie, takie przemyślenie moje prywatne, tak, że do tej pory pisaliśmy, że nie wiem, że są jacyś kucharze w jakichś restauracjach fine diningowych i oni oddają swój charakter albo jakąś tam historię swoją opisują jedzeniem. Ale street food w zasadzie robi to samo. Tak. Oddajesz charakter kucharza w jedzeniu, które podajesz. To jest dokładnie to samo. Tak, znaczy ja się nie mam za kucharza, to tego trzeba zacząć, a więc ja całe życie pracowałem w gastronomii, już jest sporo tego, dużo lat, ale pracowałem za barem dużo. A więc dlatego też mi zależy, żeby te kanapki ładnie wyglądały, bo to też zauważyłem, bo mi i moje koktajle z kolei też bardzo lubimy garnizować i też dlatego zawsze kanapkę czymś posypujemy, czy świeże zioła, czy sezam, czarnuszka, co nam wpadnie do głowy, żeby też one też mają być, oprócz tego, że mają być komfortowe do zjedzenia, bo połówkę bardziej komfortowe, to mają ładnie wyglądać. I podzielić się. Robimy na Instagrama. A poza tym jemy oczami. Tak, jemy oczami, tak. To też jest jeden z punktów kojenia, tak. No. To jest fakt. Bardzo mi się podoba twoja definicja street foodu. Bardzo do mnie trafia. A, no wiesz co, raczej, bo nie wiem, generalnie się kiedyś też mieliśmy zagmotkę, bo to, wiecie, bo jest tak, bo ja pracuję w tej gastronomii, więc nieraz sobie rozmawiamy w różnych tam sytuacjach i też rozmawialiśmy i u mnie mieszkał kucharz przez w ogóle, ja pracowałem w tej gastronomii. I na przykład mieszkałem kiedyś z takim kucharzem, już nie będę mówił po imieniu, bardzo duża wiedza tego chłopaka i on w ogóle się wzorował na starej kuchni, wiecie, tak, książki, pierwszą wojnę światową i tak dalej. I ja się od niego bardzo dużo dowiedziałem na temat polskiej kuchni, w której jestem bardzo zakochany, tylko u nas nie ma polskiej kuchni, bo schabowy, na miłość boską, nie jest polską te kuchnią. Te stare książki przeżywają teraz renesans. Wracają do multum masła, bo kiedyś u nas się na maśle. Poza tym pamiętajmy jedną rzecz, że przed zaborami i tak dalej, to Polska w ogóle była główną trasą transportem, jeżeli chodzi o wschód i zachód, a więc u nas było tak, bardzo dużo ziół, kuchnia była bardzo różnorodna, w ogóle byliśmy otwartym narodem, jeżeli chodzi na obcokrajowców, i o jedzenie. O obcokrajowców i o ich jedzenie. I o ich jedzenie, a więc my takie rzeczy normalnie jedliśmy. Ale to przeszło na nas później, przecież cała Azja tutaj, jak wjechała Wietnamczycy na stadionie, którzy zaczęli potem swoje jedzenie robić, spolszczali je do pewnego etapu, teraz już przestali. Już przestali, bo też na tym polega, żeby ciężko pewnie odzorować niektóre, raczej potrawy, które są w danym regionie, bo też inaczej smakuje sałata lodowa, gdzieś tam na równiku, a inaczej u nas w Polsce też zresztą mamy dwa moje flora. Dobra. Powiedz mi, tak. Food truck. Spędzasz tam połowę swojego życia? Tak. Więcej. Raczej słuchajcie, to jest tak, po prostu dziecinka to jest dosłownie moja dziecinka. Nie? To jest już zrobiła tyle kilometrów, że głowa mała. Pytałem się ciebie ostatnio, jak się spotkaliśmy przy koneserze, czy pamiętasz, ale powiedziałeś, że przestałeś liczyć. Przestałem. A ma jakąś nazwę w ogóle? Dziecinka? Dziecinka? No. Dziecinka. Myślałam, że może jeszcze jakieś imię. Violetta. No, różnie może być. Dziecinka to jest dziecineczka moja. Dobra. Spędza się tam dużo czasu. Jeżeli dużo się robi samemu i jest jakby trochę bardziej skomplikowane jedzenie, które się wykłada. Na przykład frytki. Nieraz to jest, wiecie, to się fajnie w ogóle teraz o tym mówi, ale wam powiem, że klnięcie jest takie na przykład na openerze, że my musimy być już od 9 na nogach, gdzie o 4, 5 kończymy. Stopujesz. Najpierw, jak wygląda przygotowanie food trucka, wygląda praca w food trucku. Dobra, to mamy taką miejsce, gdzie przygotowujemy sobie jedzenie i tak dalej, ale głównie wszystko robimy w trucku. Mamy tam piekarnik, a więc zaczynamy od tego, że bułki. A więc jadę dzień wcześniej po bułki, tak jak po naszym spotkaniu dzisiaj, jadę po bułki. One zawsze fajnie, jak są jednodniowe, bo świeże są po prostu za miękkie troszeczkę. A więc one muszą trochę szczelstwieć delikatnie. A więc rano jedzie się po mięso, jeżeli w sezonie to fajnie jak halamidoska wejdzie w grę, jak nie, to wtedy się omawiamy gdzieś tam. Czy też kupujesz u sławnej pani Ani, którą wszyscy chwalą w internetach? Nie.
Nie chcesz powiedzieć u kogo? Nie, ja czy... kupuję, zup kupuję tylko jeżeli chodzi o halę milowską okay. i zioła u Pawła, więc to mam od lat u niego kupuję, ale też wcześniej też kupowałem. Ja tak pytam, jest, dlatego że ostatnio... Ja też wszyscy mówią, tak, no, dokładnie. Tak, wszyscy, wiesz, to jest pewne grono, jak ktoś powie, a to już wszyscy później mówią i mówią cały czas, ja tak to widzę, no nie? Ale pewnie też to zwróciliście. Tak, tak, tak. Ja kupuję zupełnie gdzie indziej, nie jestem zadowolony. A, znaczy ja bardzo lubię halę milowską, ale no tam są stoiska i tak dalej, są przedeklamowane, nie ma co tu gadać za dużo, no nie? Też często na przykład jeżdżę na Szambeka, bardzo fajny. To my tam kupujemy. Jeden ze starszych w ogóle, jeden ze starszych w Polsce. Znaczy, jeden ze starszych w Warszawie. Mam jedno stanowisko, po nagraniu się podzielimy, żeby nie było, że zaraz się zrobią kolejki, bo ja nie chcę stać w kolejkach. Ale tam już są kolejki. Tam już są kolejki. To będą większe, dokładnie. Ale mam taką miejscówkę na żeberka. Takie żeberka kiedyś z grilla zrobiliśmy tam. Słuchajcie, no ale to też różnie było i na Banacha jeździmy, to wiecie, no nie? To idzie na mnie raz jest po drodze, albo kto kiedy wraca. Jest tak, że nieraz jeździłem do Zielonki, do Ejatu, bo uważam, że bardzo dobre tam wieprzowinę mają, a więc... Dobra. A więc tak, no i tak zaczynamy, okej? Okay? No to mięso? Mięso, no marynujemy mięso, w zależności kto. Jeżeli chodzi o wieprzowinę, no to marynowanie też jest oczywiście dzień wcześniej, no bo musi te 20 godzin się pomarynować i później się je pieczemy. Jeżeli chodzi o kurczaka, no to wiadomo, na momencie, no i wcześniej się jeszcze bawiliśmy, że go tam, wiecie, obrabialiśmy, no nie? No, już w ogóle tam psychicznie byliśmy. Po to, ale że... obrabialiście to znaczy co? Udziki. Okay. Próbowaliśmy, no to no, żeby były bez kości. Okej. Okay. No, a więc nie polecam. No ale z kością, kość trochę dodaje tego smaku. Ja a jak? Ale zbawa. Jak kanapkę zjesz? No tak, to wiem, ale po obróbce ściągasz, ja wiem, ale jak pieczesz, czy kupujesz już bez? Już kupuję bez, wcześniej dobra. Obrabiałem dobra. I piekłem bez, no, ale na z to się na przykład zupę robiło, albo też no, mam dobra, znajomych, co mają multum szporo nogów i moja siostra ma, to wtedy były tam jakieś poczęstunki. A więc, tak, a więc zaczynamy tak dzień. No to wiadomo, kura, sosy i kroimy wszystko, co możemy. A więc te twardsze warzywa, nic miękkiego, zawijamy się i jedziemy. Okay. To nie ma nic tutaj, jeżeli chodzi o jakieś skomplikowane. Bardziej skomplikowane jest samo zrobienie tego wszystkiego niż opowiedzenie o nim. I liczycie, ile średnio wam zajmuje zrobienie kanapki, jak ktoś zamawia? Od 4 do 6 minut. O, to jak z rozkładaniem broni. Takie zawody. No, mamy, tylko wiecie, to nie jest tak, że ktoś będzie non-stop kolejka i ktoś będzie czekał 6 minut, tak, bo tak. Na przykład byliśmy na, ale to pewnie później o festiwalach. Wszystko później stop, jest. Pauza. Właśnie, co wszystko jest, później. Co jest najtrudniejsze w prowadzeniu food trucka? Samochód. Mechanika? Tak, w ogóle. Nie jedzenie? Słuchajcie, to nie jest tak, z jedzeniem to jest tak, jak jedziesz, jeżeli w ogóle jesteś dobrze przygotowany, no to po prostu idziesz, jest wtedy adrenalina i w ogóle to też inaczej. Ja jestem na froncie, dużo robię roboty na froncie, były show, chłopaki, mam to szczęście, że ja mam załogę stałą. Okay. Od 2015 roku. A ile osób masz? No w zależności od stałą, to mam na myśli, że mam 4 osoby, 3 okay. I wtedy dochodzą, ale no mam cały czas, a więc no jestem tym szczęściarzem, że zawsze... Nie masz takiej rotującej... Że mam w tygodniu, jest problem tam poza sezonem, no bo na przykład Marcin, który jest teraz takim trzonem, gdzie on w ogóle zrobił bostonskiego samuraja, raczej go stworzył, no to jest chłopak, który poszedł przez to, że zaczął pracować w traku, poszedł do gastronomika. O. Więcej, on jest kozakiem, on jest najlepszy tam. Sowiecki go wziął teraz do pracy, nie? Nie. Hotel. To pilny go. A wpisuje sobie w CV, gdzie pracował? Oczywiście, ale nie ma teraz potrzeby, no. A no więc tak. Teraz ma plan taki, że za rok kończy i za rok wylatujemy sobie tam do Londynu albo gdzieś, no gdzieś my tam poszukamy na pewno dobrej. Czyli z jednej strony jest trochę duma, ale z drugiej strony tracisz dobrego pracownika. Dlaczego tracę? Że poleci na rok? To jest inwestycja tak zwana. Okej, okay. Czyli liczysz, że wróci i będzie... Znaczy ja bardzo dobrze liczę, a więc... Dobra. Tak. Trzymamy kciuki w takim razie. Trzymajcie. Czyli cztery osoby średnio masz. Cztery osoby to w zależności też od eventu i wydarzenia. To jest od jednej samej, co ja potrafię pojechać i samobsłużyć jakiś tam nieduży lunch czy coś, no do 8 osób, jeżeli chodzi o duży festiwal. Taki. To mieścicie się tam w 8 osób? Nie, 3 chyba widziałem ostatnio w traku. Ostatnio może i widziałeś. Czy mieścimy się? Słuchaj, było tak, kiedy staliśmy pod klubem, nieważne jakim, i było tak, że poszedłem się załatwić, wracam i tam było z 16 osób, słuchaj, i koleś do mnie wchodzi i mówi, hola, hola, a ty gdzie? A ja mówię, Paweł, mówię, co tu się dzieje, no nie? I mówi, poddeczko, nie denerwuj się, do mnie podchodzą. I tyle, i już koniec impreza była, ale to było kilkanaście razy tak, no nie? Okay. Też tam, w Toruniu i tak dalej. A więc nie, 8 nie wejdzie tam absolutnie. Wtedy musimy sobie zaaranżować jakby... Przed. Przed i za. Okej. Okay. Dobra. No.
I mówili, że najtrudniejszy jest samochód. Znaczy, no, teraz śmiechem żartem. Oczywiście, że samo jedzenie, logistyka, tak. Wiesz, logistyka też pod kątem jedzenia, bo na przykład duże festiwale jeszcze logistykę mają inną niż tutaj w Warszawie, też poza Warszawą, też jeżeli chodzi o samo zatowarowanie się. To są rzeczy najtrudniejsze, czyli takie planowanie. A właśnie, a jak jedziesz na... Dobra, zapytam. Bo jest o festiwalu, ale zapytam. Jak jedziesz na festiwal, to jedziesz więcej niż jeden wóz? W sensie nie pakujesz tak, tego wszystkiego do... więcej niż jeden wóz. Chyba, że jest tak, więcej niż jeden wóz. Jak większe, to nie, to w ogóle nie będę... Poniżej, książkę tak powinniśmy nazwać. Więcej niż jeden wóz. No. Nie Street Food Polska, tak, czy tak, tak. Więcej niż jeden wóz. Ja bardzo lubię takie niestandardowe... Ale to później może... Dobra. Poza tym, bo to... Dobra. No, o. I tak, ale prowadzenie samochodu też jest ciężkie, bo teraz już przez ostatni rok nie jeździłem nigdzie, poza chyba jednym festiwalem, ale wcześniej sobie wyobraźcie, że trzeba wyjeżdżać o 3 rano na przykład, czy tam o 2 do Katowic, bo chcą, żebyśmy byli tam, czy tam, nie wiem, do Wrocławia, żebyśmy byli już o 8 tam, sensualnie nawet, no to już jesteś na nogach. Przy czym dzień wcześniej trzeba cały czas produkować, kroić, piec i tak dalej, bo wiecie, piekarnik przyjmie daną ilość mięsa, jasne, później znowu daną ilość mięsa. Przez ten czas to mięso musi wystygnąć, musimy już je pokroić. To wszystko też zajmuje miejsce. Tak, miejsce no. I czas, a więc no w domu już tego nie robię. No i wtedy te przygotowania są już dłuższe. Nie można sobie, na przykład ja nie, jadąc na, przykładowo na festiwal w piątek, ja nie mogę się przygotować w poniedziałek. No nie ma bata, żeby później mieć 3 dni wolnego. No. Ja muszę to robić jak najbliżej festiwalu, żeby to było jak najświeższe. No. A więc to bywa tak, że wiecie, chodziliśmy spać o 11, spaliśmy 2-3 godziny, budziliśmy się i teraz tak, jak powiedziałem, że miałem szczęście z załogą, to miałem to szczęście w nieszczęściu, że załogi nikt nie miał prawa jazdy. A więc, no, a więc mówię, jadąc o 2-3 w nocy, później pracując cały dzień, często gęsto później była produkcja, bo no, my nie jesteśmy w stanie się zatowarować w 100%, bo nie jesteśmy, bo też są rzeczy świeże, które nam bardzo zależy, a więc robimy na świeżo. A więc później jest produkcja, później oddana znowu też produkcja, pieczenie. U nas jest dosyć to skomplikowane i czasochłonne i dużo energii pochłaniające, ale no chyba każdy to lubi, bo są ze mną. I później był powrót, wiecie, w niedzielę, nie? O 21 czy tam 22. Po robocie. W ogóle wiecie. Jak zombie. Tak, chłopaki mówię, trzymajcie. Trzymamy. No. Okay. A więc, ale dużo było oczywiście przygód, dużo było jakichś śmiesznych sytuacji. Czyli po prostu takie robienie jedzenia na miejscu i praca z klientem jest na tyle fajna, że nie traktujesz jej jako... Słuchaj, to jest trudności, tak. No nie, absolutnie, bo to jest tak. Ja mam 15 lat doświadczenia ze sobą, a więc nie mam absolutnie problemu, żeby rozmawiać, żeby też sprzedać swój produkt w taki sposób, jaki ja chcę. No musiałeś się tego nauczyć. Tak, musiałem się tego nauczyć, ale jest też dużo osób, co mówi, kurczę, chcę mieć futraka. Podróżuję sobie. Nieważne kto, ale u mnie tam w rodzinie, do mojej mamy, tam ktoś kiedyś podszedł i mówił, Jadzia, wiesz co, kurczę, tam ja też bym tam podróżowała, jak Karol, fajnie tam sobie jeździ, podróżuje, no. Zwiedza, mówi ten, miasta i tak dalej. Ja jestem ateistą, ale moja mama jest wierzącą, to chyba pierwszy raz wtedy przeżegnała się lewą ręką. I mówi, dziewczyno, posłuchaj, no to nie jest tak. To jest tak, że tak jak mówiłem, jedziemy o 2-3 w nocy, praktycznie nie widzimy miasta. Wyjeżdżamy, nie widzimy miasta. No, tak jest tak, że widzimy no... wieczorami, nie raz tam ekipą. Tak było wcześniej. No. Ludzie widzą tylko końcowy produkt i front ciężarówki. No. Tak, i często jest tak, że myślą, że że my praktycznie pracujemy, że na przykład mój wujas mówi, że ale ty masz highlight do mnie, nie? Nauczy się słowa w ogóle highlight. I mówi, ty to zaczynasz pracę o 11, o 12 i kończysz o 15. No bo to mówi, gdzie ty podpisałeś ten kontakt? Nie? No. A to jest osoba, która nie pracuje, nie? W ogóle. No. Ale no i generalnie wiecie, tam po którymś razie już ma się kogoś liznąć tam ochotę, tak mówiąc, wiesz, w pojazdku. Przynajmniej zaprosić na jeden dzień do pracy, to zobaczę, jak te miasta się zwierzę. Właśnie się chciałem zapytać, a gdybym chciał przyjechać i popracować? Nie ma problemu. Tak? No jasne. Ale ja nie mam doświadczenia w gastronomii. Dobrze, moja siostra też się miała się nauczyła. Moja mama najlepiej chce przyjechać, ma bardzo podobny charakter do mnie, to jeszcze nie mogę się doczekać. No, ale jeszcze nie przyjechała. Nie. Znaczy, no nie dojdzie do takiej konfrontacji, bo to by było ciężko. No ale no, jest dużo pracy związane już tak raz mówiąc z takiem, bardzo dużo dookoła. W ogóle tak samo widzicie, ja na przykład mam tak, raz, że nie podaję standardowo, no to ja nie mam opakowań standardowych, nie ma opakowań do kanapek w stylu bostońskim. Są opakowania do burgerów, tex-mexów, frytek, pizzy, lala, nie ma. Moje tacki to są tacki na frytki. Wykorzystane, a więc też muszę jechać do Backstaru, wiecie, bo to jest tak, że mogę część rzeczy zaplanować, żeby przyjechało, tylko kurczę, często jest tak, że no ja nie mam stałego miejsca, nie mam knajpy, tak. A więc
Ta logistyka jest tak, że ja wolę sam pojechać, wstać te 2 godziny wcześniej. Załatwić. I tak, i załatwić samemu. Tak jak okay. Dzisiaj też byłem w Backstarze, teraz później te bubułki, w międzyczasie musiałem zamarynować mięso i tak później jeszcze dziękujemy do siostry pojechałem. Dziękujemy ci bardzo, że nas wcisnąłeś. Spoko, spoko. No. A propos tej pracy 11-15. No. A teraz też szukam kota, no nie to już w ogóle. A po co ci tylko? Do traka chyba? Nie, słuchaj, ja byłem całe życie psiarski jak ty, ale 2 lata temu, znaczy nie, 1,5 roku temu znalazłem kotkę, Rysię nazwałem później. Się zakochałem, kot w ogóle marzenie, która wiecie, przychodziła, ona apoptowała. No. A więc no, rozkochałem się w kotach, ale potem tak zazwyczaj jest. Jak ktoś jest psiacki i przejdzie na kota, to już. Tak, dzisiaj w ogóle to ja nie przechodzę. Jezu, oby nas to nie dopadło. Ja też kiedyś w ogóle koty. Wiecie, ja tam typu wiecie, ja miałem wieżła Wajmackiego, na tym naprawdę musieliśmy trasować bernardyny, bokserów to miałem chyba 3 czy 4 i tak dalej. A więc byłem naprawdę psy. I teraz jestem, mówię, tam mam jeszcze taką obliczkę, moja siostra ma, no to ma też, jestem ojcem chrzestnym, wiadomo, jak jest tylko weekend, to przyjeżdża do Chatulka. Wtedy. Ale no tak, jest coś w kotach jednak. A ja słuchajcie, urodziłem się. Ja popieram, się... ja mam. Tak, ja mam kota, ale słuchajcie, no. Ja jestem tak, urodzony 31 października, czyli w Halloween. 13 w piątek to jest dla mnie to jest najlepszy dzień na świecie, no nie? A więc mówię, no musi być czarny. To czarny, tak. Czarny kot. A więc tylko czarnego szuka. Dobra. O Jezu, moje rodzice może oddadzą. Ma, mają taką, takiego czarnuszka. Ja portuję, tylko nie przynosi, ale biegnie. Portuję, tylko nie przynosi. To chyba tak wiesz co? Samo portuję, może nie ja portuję. Nie, ale rzuca się biegnie. Super. Tylko ciekawe, czy jest to, może go dadzą jednak. Nie, no. Nie przyzwyczaili się zapytam, tak bardzo. Zapytamy, zapytamy. Zapytajcie. Dobra, był trak. Festiwale. Festiwale. Jeszcze z takim chciałbym dokończyć to, że też właśnie widzimy często jedzenie. A oprócz jedzenia są, właśnie to co chciałem powiedzieć, opakowania, gazy, nie gazy i srana papierologia, nie? Nienawidzę, wiecie, wszystkie... Jesteś swoim księgowym? Nie. Jadzia jest księgową, najgorzej. Okej. Okay. To się wytnie, moja mama, nie? To się wytnie. Kołam cię. Ale, jesteś, ale jesteś, nie jesteś, tak, pozdrawiamy mamę księgową. Pozdrawiamy ekipę też. Tak. O. Może ktoś przesłucha, nie wiem. Muszą. Co to znaczy ktoś muszą? Dowiedzą się od kuchni, co szef o nich myśli. To oni wiedzą, co ja o nich myślę. Przykrojeniu marchewki i jabłka. Tak, lenie, tak. To takie lenie, nie no, ale kochamy lenie. Pozdrawiamy kochane lenie. Tak. Coś chciałem powiedzieć i zgubiłem wątek przy ciebie. No właśnie, festiwale miało być. Nie, zanim, coś chcieś podsumować. A, że tak. Tak, że dużo jest jeszcze pracy dookoła, tak. Nie tylko stricto z jedzeniem i no... A, już wiem, co chciałem powiedzieć. Że dużo ludzi, z kim bym nie rozmawiał właśnie z takich moich biznesów albo strachów, to narzekają na papierologię. Tak. Każdy narzeka. Każdy narzeka. Więc to jest tak. Ja powiem tak, bo później zarządzałem też najpami. Jeżeli tylko zarządzałem, miałem tylko głównie, wiecie, no, żeby tak najpa działa i tak dalej, to nie miałem z tym problemu. Bardzo lubiłem. W ogóle odnalazłem się później te, w ogóle w postach robiłem różne rzeczy, magazynówkę i tak dalej. Mhm. Fajnie. Ale wtedy już nie schodziłem na batle sobie, co mogłem pozwolić. Ja nie pracowałem z chłopakami, bo lubiłem, naprawdę, ja lubię was za barem i tam w ogóle. Byteleczki te sprawy. Ale jak jest tak, że jesteś szefem i w ogóle w takich małych firmach, gdzie no nie stać mnie, żeby mieć firmę jakąś kurczę, co będzie mi tam trzymała wszystko w ryzach, no to musisz dużo rzeczy robić sam. No. Mm-hmm, więc to jest tak, że tak, to jest takie upierdliwe, no. Chcesz robić jedzenie, a trzeba papierki. Tak, no. Tak. I to też nieraz mieli, na przykład tu mnie chłopaki mieli, no Karol, no dalej. A wiecie, tutaj wiecie, faktury, tu podpisy, no jak no, przelew. Jak na poczcie. Wiesz, tak, na poczcie jeszcze maila w międzyczasie. Tu jeszcze Kuba pisze, chodź, nagramy jakieś. Tak, chodź, nagramy i jeszcze wiesz, tutaj no już wychodzę. Mówi, mam czas, nie ma problemu, już wychodzę. A na komputerze kot. Tak, tak. I skróluje. No, tak. Może tak. Człowiek oby tego lajkował. Człowiek orkiestra. Tak. Dobra. Festiwale. Festiwale. Sporo już powiedziałeś o nich. Bardzo ale gdybyś bardzo tak bardzo mało. To kontynuuj, po pierwsze, a po drugie, jak to w ogóle wygląda od technicznej strony? Kiedy wy musicie się zgłaszać, czy są jakieś przetargi, kiedy wiecie w ogóle, kiedy... Przetargi, bo są przetargi na miejscu. Konkursy, tak. Okay. Dobra, to zacznę od samego początku, czyli od tego czasu, co w ogóle zacząłem, czyli od 2015 roku, bo się bardzo dużo zmieniło. Musimy rozróżnić festiwale od zlotów. Podaj przykład, żeby było wiadomo. Jasne, już mówię. Jest zlot traków, to nie jest festiwal. Dobra. To jest ten zlot traków, to jest jak jedno, w ogóle musimy odróżnić wydarzenia same sobie. Więc są zloty, są festiwale, no i później są festiwale muzyczne, jest festiwal piwa i tak dalej. I wtedy przez ten pryzmat zauważyłem czasu, że się bardzo różnią od siebie. A więc jest zlot traków, który w 2015 roku na takie zloty się jeździło, co się teraz jeździ, to było koszt, załóżmy, o koście teraz powiem, załóżmy, od 300 do 500-600. Teraz jest dużo więcej. W sensie
Przerwę ci, bo żarcie na kółkach, wspomnę już po nazwie cokolwiek. No, oni mają jawną tę współpracę. Tam mają na stronie napisane te wszystkie stawki, każdy sobie może sprawdzić. Ale każdy też innych, tak. Ale u innych organizatorów, którzy robią zloty, to też mają jawne stawki. Każdy wie, ile płaci. Okay. Z czym każdy może się dogadać indywidualnie. No, oczywiście. Czyli kiedyś było 300-500? Tak, kiedyś było o wiele taniej, teraz po prostu idzie bardzo dużo. Ale to jest problem nie organizatorów, tylko taków, bo oni same na to idą. Wszyscy się zgadzają na takie warunki. A problem jest taki, to co wcześniej zaznaczyłem, że ktoś kiedyś przyszedł do mojej mamy i powiedział, że super, bo wydaje mi się, że fajnie jest taka w taku. Oprócz tego był program, dużo się w gazetach pisało i w ogóle w mediach, a więc ludzie myśleli, że to jest prosty biznes, gdzie zarabia się naprawdę krocie i model biznesowy idealny. Mm-hmm. No się okazało tak, że tych taków w Polsce jest cały czas bardzo dużo, ale to jest kilkaset. Na przykład na Słowacji są 3, no nie? A jak my byliśmy pierwszy raz na Słowacji, bo nas tam kiedyś zaprosili, byliśmy w Koszycach, to był jeden. A trakiem jak byliśmy? No, trakiem byliśmy. To była najdłuższa podróż, no nie? Ale wasz jeden, czy wy nie, i jeden? Nie. My, nasz trak, no jeszcze inne. W ogóle wtedy wydałem udział w jedzeniu hot doga najszybciej, zająłem trzecie miejsce na Słowacji. Gratulujemy. Dyplom? Jest jakiś dyplom? Nie wiem, czy mam. Mam w ogóle tych dyplomów i tych gwiazd, mam, słuchajcie, jedną taką teczkę, no nie? Dobra. Może tam gdzieś jest. Cały czas sobie... miejsce w najszybciej. Ale wtedy doszedł do mnie Michał Skoczek i mówi tak, Karol, najpierw kiełbacha, później buła, albo odwrotnie, nie razem. I to była ta metoda. I to metoda. Słuchaj, jest mięso, a się nie zapychasz bułką. A później buła bierzesz. Wodą, tak. To ja tak patrzyłem na dziewczynę o czwarte miejsce, no nie? A propos popijania. Ona jadła tam już, wiesz, prawie wędlała, wiesz, spokojnie, nie mówię. Będzie słychać bulgotania, ale ci jakieś doleje, bo zasnie zaraz. Wy chcecie jeszcze? Nie. No macie. Nie chcemy. No. A więc i też są inne festiwale typu muzyczne, bardzo duże, na przykład jest Open Air. To jest największy festiwal, może nie wiem czy muzyczny, ale chyba największy pod kątem w ogóle jedzenia i food trucków. Bo tam praktycznie są traki. A przystanek Woodstock? Czy tam oni tam nie mają chyba food trucków? Wiesz co, tam są traki, ale tam jest troszeczkę inny rodzaj klienta i tam też wchodzą sklepy, nie sklepy, a tak. Więc... taki rodzaj po prostu festiwalu. Dobra. Czyli Open Air zakładamy największy. No prawdopodobnie tak. Największy, ale no przy czym no wiadomo jak tam jest na obku, nie? 30%, kurczę, no nie ma tu obawy co gadać. Bardzo dużo, no nie? Mafia podobno wtedy bierze. Stanach, włoska. Włoska mafia. Sycylijska. Ale spięliśmy klamrą tutaj. Zaczęliśmy od Stanów i Stany. A więc, czy teraz jest pytanie, czy się opłaca jeździć na te festiwale? I kto może? Na przykład wiem cały czas, jeżeli chodzi o takie pierwsze miejsce, to jest cały czas pizza, tak? Adaś, to on tam ma te swoje traki i tak rozwiązania, że najlepsze. A więc na przykład jego track na takie festiwale się nadaje najlepiej. Po pierwsze produkt, po pierwsze wydawka. Pizzę robisz szybko. Szybko. Każdy zna pizzę. Nie? A więc, no, ale to też jest tak, że na przykład ja w zeszłym roku odpuściłem sobie opka, no nie? Nie pojechałem. Pojechałem na ciebie. Dużo było traków, kojarzysz plus minus na openerze? Nie wiem, ze 100 może mniej. Okej. Okay. Ale i konkurencja też jest, to nie jest tak, że jest zapraszane 20? Nie, no sorry, to jest bardzo dużo. I to właśnie to jest to, że jeszcze powiem jedno słowo, że to też nie tyle, że się zwiększa liczba, znaczy, że się zwiększa w ogóle ilość wydarzeń, bo na przykład widzisz, jest festiwal piwa, teraz festiwal piwa każdy robi. Tak. W Głowuchach, czy w Głowie, nie wiem, gdzie Głowie tam. W Głowie może. Nie, jakieś tak koło mnie, jakaś dziwna nazwa, może tam 20 osób mieszka. I też robią festiwal piwa. W Warszawie są 3 chyba teraz robione. W marcu, w październiku na Bank T2 i nie wiem czy jeszcze jeden. To jest chyba roku. Jeden i ten sam, tylko trzy daty. Tak. Trzy albo dwie, albo trzy daty. No ten, który jest nie. Ten na Legii. Na Legii są dwie. To jest, teraz jest w kwietniu i pewnie będzie pod koniec października, ale oprócz tego będzie Białołęcki, na Białołęce, festiwal piwa, czy nie wiem czy będziemy. I będzie pewnie festiwal piwowarów domowych, co wyszedł bardzo, bardzo dobrze w ogóle na skalę europejską. Sobie wyobraźcie, byśmy w zeszłym roku był pierwszy. Ale to dobierasz w takim razie udział na zlocie, albo na wydarzeniu ogólnie. Dobierasz do tego, jak to by ci pasowało do twojego jedzenia? No, zauważyłem, że moje jedzenie dobrze komponuje się z piwem, w ogóle z alkoholem. Bo na przykład byliśmy w tym roku, znaczy w zeszłym roku byliśmy na festiwalu whisky w Koneserze. Trochę się obawiałem, mówię, jeszcze tam była chyba Belvedere restauracja, mówię, ciężka gastronomia, też trochę kasy chcieli. Ale że pracowałem też wcześniej w gastronomii i tak dalej, to chłopaki mówią akurat, dawaj, Karol, jedziemy. Słuchajcie, pół godziny oczekiwania na zamówienie. Poszło. Godzina na kanapkę. Półtorej godziny. No. I oni przychodzili, brali mi rękę i
Przy funcie, no dobrze. Super. No, bo koleś powiedział z Brazylii, że jak następnym razem będziemy, to nie przyjeżdżają. Tak? Tak, zazwyczaj tak jest, jak jest ciężka gastronomia, takie pojedyncze, bo jak jest na przykład duże wydarzenie, gdzie każdy może mieć wejście, no to nie, bo to wtedy przychodzą różne osoby, na tym nie zależy na jakości. Ale jak jest zamknięte takie wydarzenie, gdzie też jest takie wydarzenie ukierunkowane, na przykład festiwal whisky, to przychodzą ludzie, którzy mają hajs i którzy chcą spróbować coś innego. Którzy są w stanie poczekać w kolejce, też, po to, żeby dostać tak, i zapłacić. I zapłacić. Kiedyś byliśmy na takim wydarzeniu, tam nieważne wszystko było organizowane, ale to było dla ekspatów amerykańskich na Służewcu. Słuchajcie, był też Sobieski, też jakaś duża knajpa, gdzie mieli podgrzewacze, plus McDonald's zrobił swoją strefę. O kurczę. No kurczę, wam powiem tak, że u nas to nas wyprzedali, mieli 300 porcji, przed później koleś mówi, słuchajcie, czy macie jeszcze? Tam u nich to schło jedzenie, a Mac później wycofał coś tam, bo już im nie szło, to już do knajp szło. U nas, a więc to też jest inaczej, że jak są takie pojedyncze jakby wydarzenia, nie na przykład raczej pojedyncze jednostki, typu właśnie jednostka, to co znamy mniej więcej, plus food truck. Ten food truck zawsze robi taką troszeczkę z atrakcją tu samego jedzenia. Tak. Trudno popijać whisky i pojadać McDonalda do tego. Ale tam nie było Maca, tam dla ekspatów, ale tak, tu na przykład też kiełbachy chyba mnie zjadł łychy, no nie? No. Czyli generalnie bardziej się opłaca na takie mniejsze wydarzenia, jeśli na chodzi mniejsze o finansowo, tak, niż tam skupu traków podnarodowych. Tak, ale trzeba te mniejsze wydarzenia sobie trochę tak wyselekcjonować, żeby ten target, bo to też trzeba o tym powiedzieć, bo ja też od początku trochę targetowałem sobie, wiecie, moich klientów, bo nie obawiam się mówić klientów ani gości, bo ja tam nikogo nie goszczę do cholery, tylko mam klientów. Z tym też mam bardzo duże przemyślenia, ale nieważne. No i też starałem się znaleźć mniejsze, ale te takie, wiesz, jakby, gdzie wiem, gdzie będzie mój target. Moim targetem jest tak 30+, ludzie po studiach pracujący, którzy szukający wrażeń i chcą znaleźć coś innego. A więc zazwyczaj to jest tam, gdzie jest nie tyle alkohol, ale gdzie jest craft, bo moje kanapki, opowiem to w ogóle z dumą, że też są kanapkami kraftowymi, rzemieślniczymi. A co tam? Bo są. Pewnie, że tak. I też uważam, a więc my się też jakby komponujemy z takim właśnie wydarzeniem. Jest to bardzo logiczne. W sensie, tak. Jak sobie tak wyobrażę kanapkę i wyobrażę, gdzie cię spotkałem, gdzie to jadłem, to tak, jak tak. najbardziej. A słuchajcie, to jest też bardzo fajna sprawa. Wiecie, tam my jeszcze, nie wiem, który my jesteśmy już tam teraz na tym warszawskim festiwalu piwa, ale wiecie, no ludzie piszą do nas kilka dni wcześniej, że będą i to są ludzie, co są rok w rok. No. Oni czekają, oni przychodzą z rodzinami. Mam, który zakochał swojego ojca i swojego teścia, Jakub, którzy przychodzą i oni przychodzą, oni i czeka jeden teściu na te kanapki, inni idą po piwo. No. Jakub tam gada, ma pewnie ale na warszawskim festiwalu piwa masz grill dodatkowo. Tak, raczej w tym roku nie miałem. Nie miałeś. Nie widzieliśmy się w tym roku na festiwalu. Jak pierwszy raz byliśmy, mamy to miałeś grilla i wtedy też pierwszy grilla. Raz jedliśmy te kanapki. No bo często nie, tam... pierwszy raz na targu się na nie wiem. Mi się wydaje, że też, bo na targu się na nią coś chyba już było, że jedliście i coś mi się wydaje, Ja jestem pewna, a wiem, że mam lepszą pamięć niż Kuba, że pierwszy raz jedliśmy na festiwalu piwa. Okej. A potem... I tam stał grill wtedy. Ja też jestem pewien. No i świetnie. No, Kuba nie wygląda na takiego, co by pamiętał. Potem wydaje mi się, że drugi raz jedliśmy na festiwalu i trzeci raz jedliśmy na targu. Jestem pewien, że mi smakowały. No jasne. I słuchajcie, dalej o festiwalach. No. Nie? Z tymi festiwalami jest tak, że ktoś sobie już zauważył, że, no, że jak ktoś się zgadza, no to można i podnieść stawkę i zwiększyć ilość traków, no bo inaczej jest jak jedziesz na wydarzenie i jest 10 traków, a inaczej jak jest 45. No nie? To też jest w zależności od miejscowości, od wydarzenia. A więc... Ten rynek chwytakowy jest taki bardzo, on jest chaotyczny pod kątem organizacji. To jest dużo osób, które na przykład robiły wcześniej festyny, teraz robią, wiecie, no jakieś tam zloty. Ja już nie jeżdżę na te zloty, bo czy są dobrze, czy źle organizowane, ja już nie chcę na ten temat się wypowiadać. Ale wiem, że po prostu ktoś bardziej widzi w tym nie tyle modę ideę, ale bardziej widzi w tym kasę. Już bez różnicy, czy ktoś zarobi, czy nie. Jest naprawdę kilka tylko organizatorów w Polsce, którzy chcą, żeby była jakby, żeby dwie strony wygrały, no. W tym. A reszta ma naprawdę w tyłku. Takie jest moje przemyślenie i też mogę jeszcze śmiało puścić. Ja tak to widzę. I też widzę to z prezmatu tego czasu, gdzie widziałem to, ile bierze kasy, a teraz bierze ile kasy i samo podejście. Ja to rozumiem od strony takiego konsumenta bardziej, bo też ja nie idę tam, żeby mi się to zwróciło kasowo. Idę, żeby mieć duży wybór i żeby mieć coś zjeść. I zauważyłem, że z roku na rok, jak jest moda na burgery, to tak powiedzmy, użyjmy konkretnego przykładu, na burgery,
Jest dużo ciężarówek, które robi burgery od zajebania wręcz. Tak. I na ostatnim festiwalu food trucków na inauguracji w zeszłym roku w marcu naliczyłem ponad 20 spokojnie. Do tego są jeszcze jakieś mistrzostwa burgerowe robione. Tak, i jakość, tak. jakość tych burgerów naprawdę spadła. Przez to, że w ogóle, słuchajcie, nie oszukujmy się, wszystko spadło. No właśnie. Te ptaki, które miały na przykład dobre jedzenie, albo to, mówię, te ptaki, które miały, bo albo przeszły już na knajpę, tak? Albo w ogóle też w innym kierunku troszeczkę idą, że idą tylko na przykład na festiwale, albo od czasu do czasu są, na przykład Krzyżywu. Wiem, jego kanapki to ja kocham. Ja mam nadzieję, że przyjedzie teraz, nie wiem, nie patrzyłem jakie mają będzie, plany. Będzie, ale... będzie. Jeszcze nie ma wszystkich. Powiedziałem, że jak go nie będzie, to w ogóle nie jadę. Nie, słuchaj, to jest tak, z festiwalem piwa od razu mówię. On jadać to 100%, że są, bo są tam rotacje. My na przykład wiemy, że na 90% nam powiedział, że, ale na 10% jest to, że nas może zastąpić ktoś. No. Ale jeżeli chodzi o Kamila Skrzyżego i Adasia z pizzy, to oni są stuprocentowo, nie ma bata, że ich oni mają dwa najlepsze miejsca. I tyle, no tak są ułożeni. My jesteśmy na samym końcu, które uwielbiamy to miejsce pod drzewkiem. Gdzie często tak, pod drzewkiem. I za drzewkiem grill stoi. Tak, przez to przed, a tak, koło. Jak był. Jak był. Tak, jak bywał. Jest. Żyje cały czas, ma się dobrze. Problem jest taki, że Aneta nie specjalnie za piwem, ale zawsze na festiwalu jakieś cydry dają czy coś. Tak, ale jedno stanowisko. Ale będzie więcej. Na pewno będą też teraz, wiesz, ten festiwal trochę też ewoluuje, a więc też pewno będą jakieś inne napoje niekoniecznie alkoholowe. Ja też bardzo rzadko piję alkohol. Nie, alkohol mi nie przeszkadza, tylko piwa nie lubię. Przyznajmy się to szczerze. No jakoś nie wiem, jak to jest możliwe. To tak ktoś mówi, że masło. Wino, prosecco. A, nie. Piwa nie lubisz? Naprawdę? Nie, naprawdę, nie cierpię. Ale żadnego? Żadnego? Bo pewnie niektóre piwa są takie, żeby ci gdzieś weszło. Na przykład lambika byś musiała spróbować. Piłaś kiedyś? Nie. Ciężkie nie. są do dostania, bo to jest sam proces jest bardzo ciężki, ale lambik jest piwem kwaśnym i jest piwem owocowym. Ja uwielbiam. Lambik, pamiętajcie. Dobra, lambik. Zapamiętam. Dobra. Wiśniowy, petarda. No dobra. Ja staram się Anetę przekonać, że coś do czasu, to, ale jeszcze nie. Jak musi znaleźć swoje piwo. Tak. Bo ja za każdym razem próbuję, na przykład jak jesteś na festiwalu, albo jak pijemy jakieś takie kraftowe, no bo to jest, ja to wiadomo, że nie próbuję. Nie, Dobra, festiwale festiwalami, a stanie pod biurowcami? Jeszcze jeden festiwal chciałem powiedzieć. Ale już jedno. Dobra, no. Na przykład tak, bardzo mówię, takie festiwale są, gdzie jest bardzo mocno. Na przykład byliśmy w takim mocno ukierunkowane. Byliśmy na festiwalu Cannabis. A więc dużo kontaktów, a więc będziemy może w tym roku mieli jakiś superfood. Pracujemy nad tym, a więc też. A więc też każdy by sobie wyobrażał, że Cannabis i tam wiecie, co każdy, no wiecie, najadane dzieciaki. Tak. W ogóle tam ludzie, w ogóle dzieciaków nie było, nie? Tam byli głównie ludzie, gdzie podchodzili bardzo biznesowo. Gdzie im bardzo zależało na tym, bo no to jednak bardzo ten rynek jest rozwojowy, jeżeli chodzi o marihuanę leczniczą i konopię sienną, bo to sienną, przepraszam, bo to plus dużo ludzi chorych było, no nie? No powiem, że kolejki fenomenalne, nie? Tam było tak, znaczy fenomenalne, ludzie w ogóle bardzo fajni. A więc te festiwale są różne to i na przykład... mocno łamiące stereotyp. Tak, mocno łamiący stereotyp. Tak, bo na przykład nie tak, pomyślałbym. Ja bym w ogóle nie pomyślał, że wiesz, że tam biorą... Nie bałeś się pojechać? Nie, bo akurat bardzo jestem podatny na różnego rodzaju tego tematu. Bardzo się interesuję też samą i konopią, i marihuaną, bo też spożywam marihuanę, nie obawiam się o tym powiedzieć. A co tam? Potrzebuję, jestem chory. Nie, żartuję. Chodzi mi o to, że teraz jest bardzo dużo takich festiwali albo wydarzeń, gdzie się otwierają na ptaki, a więc ten rynek wydarzeniowy, znaczy w ogóle eventowy ptaków, to nie tylko polega na tym, że już tylko są te grube wydarzenia, że sobie wydarzam, żeby były ptaki, ale też się otwierają mniejsze wydarzenia i ta świadomość ludzi, że mogą sobie, wolą wybrać zamiast cateringu traka, to też jest dla nich troszeczkę inaczej, nie? Myślisz, że to wychodzi im taniej też wtedy? Na 100%. Tak? Słuchaj, catering, to ci powiem trzy rzeczy, dobra? Tam potrzebujesz obsługę, stoły, okej? Okay? I sprzęt, który musisz, wiesz, rozłożyć. To są trzy tylko rzeczy małe, co już są pewnie w oczach widzisz koszty. Tak, już widzę. Już widzę, jak to blokuje generalnie organizację. Tak, ale no wiadomo, że oni mają wtedy szersze, bo mają i napoje, herbatę, tido, trochę to inne jedzenie, mogą bardziej się dostosować do klienta. Ale no nieraz jest tak, że zamiast na przykład grubego cateringu, ktoś bierze dwa, trzy traki. Znaczy chyba ludzie są nadal chętni na traki, więc tak naprawdę... Znaczy wiesz co? Widzisz. I to powiedziałaś nadal. To się bardzo mocno rozwijało u nas w Polsce. To my wiemy o tym, bo my pracujemy jakby, wiecie, w rynku, w gastro i to my o tym jesteśmy świadomi. Słuchajcie, i teraz rynek powiedziałeś lunchowy. I dobrze. I jedziemy z lunchówkami. No. I słuchajcie, potrafią do mnie podejść kolesie po 22, ale tam odjebani w najlepsze gangi w ogóle, no nie, wiecie, tam
petardę, Rolek, taki zegarek, to jakiej kości w ogóle tej, nie? I on mówi, o co tu chodzi? Ja mówię, nie rozumiem tego, ale co to jest? Co to? Tu można zjeść? Bo to jakieś... Ja mówię, no tak, no futrak. Futrak? Ja mówię, futrak. A, futrak. No i co? Ja mówię, co i co? No on mówi, ale ja dostanę coś? No mówię, debil, nie? To debil, nie? Ja mówię, no a pan jest debilem? Mówię, no jestem. No to mówię, tu jest menu, trzeba zamówić, zapłacić. I normalnie wszystko? Mówi, nie mam gotówki. To ja zaraz, ja mówię, kartą można. Ta. No słuchajcie... To powiedz mi, że to był 2013. Nie, to było w zeszłym tygodniu. Nie, żartuję. Taką sytuację mieliśmy w zeszłym roku. No. Nie mogliśmy, słuchajcie. A w ogóle tych sytuacji kiedyś mówiliśmy, że mieliśmy spisywać, bo my takich sytuacji to mieliśmy milion dziennie. No. No, a więc... Czyli już jest znieczulica. Znieczulica to jest zabawne. Łapie się generalnie. No co mnie łapie? Słowo na K. O! Ja to w ogóle cholerykiem jestem, a więc ja muszę mieć nawuzowany by cały czas, no, a więc no. Ja to nerwus to... normalna rzecz. A więc chodzi o to, że wiesz, to dla nas jest normalne, mm-hmm. że są taki, że można je wynająć. Mm-hmm. Na przykład miałem taką sytuację, że przychodzi do mnie babka na lunchach i mówi, wie pan co? Taka sytuacja, że mamy teraz takie tam spotkanie i nie przyjdzie kartony, czy możemy więcej niż 10 kanapek zamówić? A ja mówię, czemu nie? Możemy? A 20? Ja mówię, no i 25. To 23, proszę. I wiesz, dla nich nie było logiczne, że mogą zamówić więcej. Nie było logiczne, jak kiedyś babka się pyta, czy no, co tu zrobić, żeby na przykład taki samochód, bo tam byśmy chcieli, nie wiem, czy to wynająć, czy gdzie to zadzwonić, mówi do mnie. Gdzie zadzwonić, żeby tak... Ja mówię, no ja przyjadę. Poważnie? Może, no i wiecie, nie jest to aż tak logiczne dla ludzi. Otwiera oczy generalnie. Tak, i niektórzy po prostu są, no nie mówię, że wszyscy, ale to jest tak, że niektórzy nie wiedzą, o co chodzi, no nie? Że wiecie, że z takami, że... Ale to się rozwija bardzo mocno, rozwija się pod biurowcami, rozwija się też współpraca sama w sobie, jeżeli chodzi o biurowce i ludzi, a więc no to idzie do przodu, ale to nie jest takie oczywiste, oczywiste. Muszę wyprzedzić na chwilę tylko i powiedzieć, że miałem pytanie, czy się rynek food trucków rozwija, ale już nie muszę zadawać tego pytania. Ale powiem ci jeszcze w którym kierunku, bo pamiętaj, że rozwój nie musi być zawsze, może być dobry i zły. No. A jeżeli chodzi o rozwój, no to tak jak już pewnie wcześniej powiedziałem, że ten rynek się rozwija pod kątem ilościowym bardzo mocno, pod kątem jakościowym mimo wszystko też. Ale to są większe miasta i to jest często na przykład, gdzie nie będzie nigdzie jeździł dalej. No, bardzo dobrym przykładem jest Krzyży Wół. Oni nie jeżdżą gdzieś tam. Nie opłaca im się. Nie opłaca i nie są też codziennie. Tak. A więc nieraz te taki są te lepsze, to są mniej. To jest też tak, że ludzie też jest inny produkt na przykład przoduje na lunchach, jest lepszy na lunchach, a inny na przykład na festiwalach, a inny jeszcze na przykład na nie wiem, na zlotach. Mhm. Więc ludzie przede wszystkim na lunchach to lubią się nafutrować. Okay. Jak najszybciej. Jak najszybciej. Nie żeby czekać. Mieć zjazd przed kąpem potem. Żeby zdążyć wrócić do tego kąpu. Może tak, no. A więc u mnie jest tak, że też przychodzą i mówią, wie dychę za kanapkę? A mówi co, kredyt pan płaci, czy co? Wiecie, są różne rzeczy, nie? Ale wszyscy pewnie starają się być zabawni, jak przychodzą. Och, ale słuchaj, czarny pas, no nie? To wtedy jest tak, że... Grubo, nie? Wiesz, tam pozdów siostry, no nie, w ogóle tam wiesz, no. Nie ma bata, no nie? Tam no, bo się zdenerwuje, albo tak tam pociśniemy. Słuchaj, ja 15 lat tam, 10 za barem byłem, no nie? No, ale to można posłuchać. Najmniejszy byłem, ale to nie ma bata. Dobra, ja mam jeszcze takie pytanie biznesowe. No bo tak, festiwale, zloty, to wy płacicie, żeby stać tak naprawdę. Nie zawsze. Nie zawsze. Bo chodziło mi o lunche, czy w tych takich, no nie wiem, jak pod... Okej, okay, pod tym na Mordorze, ogóle, powiedzmy, już, stoisz, tak. To... Płaci się. Rzadko się nie płaci. Nie płaci się wtedy, kiedy cię zaprosi dana firma, biurowiec. To są takie najfajniejsze, bo wtedy się dogadujesz indywidualnie i wiesz, jakie masz zejście. Jeżeli my jedziemy na tak zwaną sprzedaż regularną, jesteśmy codziennie gdzie indziej, to płacimy tej osobie, która organizuje takie miejsce. To jest osoba, która po prostu ma... To są często chyba pośrednicy między biurowcami. A... Tak, a nami. Tak. To jest jeden pośrednik taki. Okay. To jest jedna firma w Warszawie. Chociaż to się rozwinie i się zmieni. A więc wtedy jest tak, że my płacimy. Ale też są na przykład festiwale, gdzie nam płacą. Na przykład albo dla kogoś, dla traków, że na przykład, żeby wyżywić. Na przykład jest taki festiwal na przykład informatyki w Lublinie, że płacą na przykład z góry za 150 porcji. I oprócz tego jest regularna sprzedaż. Ale chcą tam niektóre osoby po prostu powitać. Jest taki, jakiś motor show czy coś w Katowicach, to gdzie każdy wystawca, a jest tam ich tam kilkaset, też ma posiłek. W cenie, no bo on zapłacił jakieś vouchery, tak, a więc
Różnie, a nieraz trzeba płacić, kurczę, no potężne pieniądze, wiecie, kilkanaście tysięcy. Za niektóre, no kilkanaście tysięcy, no to już mówię o obku, no nie? No. Ale to wygląda na zasadzie konkursu i też lokalizacji, no bo jeżeli załóżmy zlot albo jakiś taki opener, to zależy o takim newralgicznym miejscu, gdzie na przykład, nie wiem, każdy tędy przychodzi i wiesz, że będzie zahaczał, bo już w tym momencie, jak przychodzi, już jest głodny. No. Słuchajcie, te miejsca w ogóle, ustawianie się, no nie? Teraz już się trochę uspokoiło, ale to nie do czego to porównać, no nie? Ja wiem. No, Pierwszy ty strzelamy, a Karol wybiera, co jest bardziej adekwatne. Tak, mów się, zamówię. Ja myślę, że to jest wojna o karpia w Lidlu. A mój typ to jest, nie wiem, czy miałeś kiedyś styczność z korporacjami. Jak wjeżdżają cateringowcy z kanapkami rano i biuro całe na śniadanie, jak sępy generalnie po te kanapki. A, okej. Okay. Muszę może wjechać tam na to. Ewa, teraz twój. Ja nie mam typu. Ja zadałam pytanie. Tak. To jest mniej więcej, czujecie to. Tak. To też było. Szybko dawaj, tam będzie lepsze miejsce. Czekaj. Szybko, wiecie, no nie. Idź się ustaw, no nie. Różne były, bo uwierzcie mi, że to jest śmiechem rzadkim, ale miasto 5 metrów robi cholerną różnicę. Byliśmy na zlocie, gdzie było, słuchajcie, 1 000 000 stopni. We Wrocławiu, przepraszam, na Śląsku. Bardzo pyszne, że w Katowicach. W parku, dokładnie w Chorzowie. I my byliśmy od strony tam jeziora, gdzie było, nie wiem, z 8 metrów asfaltu. A więc staliśmy tak, że my byliśmy i tu był asfalt. Powiem dla tych, którzy słuchają, że Karol rysuje po stole ustawienie. Tak, tak. A z drugiej strony były traki, gdzie były zaraz przy trawie. Oni mieli takie kolejki, a u nas nic. I mieli jeszcze cień. No. I wiecie, i oni wygrali tym, nie? I słuchajcie, i my mówimy, co jest, no nie? W ogóle wiesz. Nic. Wszyscy, nie? Tak? A tam w ogóle się dzieje, nie? I wszyscy na trawce, bo było gorąco. I to było, to wiecie, 8-10 metrów różnicy, tylko tyle. No. Jeżeli chodzi o większe festiwale, to też, tak jak na przykład jest komunikacja wszędzie największa, to jest dobrze i jest źle. Bo raz, wszyscy, wiesz, ci tam wałują, to nie zawsze jest czas, że się zatrzymają. Najlepiej się ustawiać przy alkoholu. No dobra, czyli nie macie wyznaczonego miejsca, tylko chodźcie, kto pierwszy? Dobra. Zależy. Dobra. To wszystko zależy. Wszystko zależy, nie ma, właśnie o to chodzi. Powiedziałem, że rynek jest bardzo chaotyczny. I są na przykład Wrocławski Festiwal Piwa. Każdy ma swoje miejsce. No tak. Nie, ale tam w traku jest ile? 10? 15? Więcej? Ile tam? 22 chyba. Okay. Tyle się tam mieści? Słuchajcie, to się nie wydaje. No. Znaczy, to się wydaje, że jest mało. Tak samo no, na innych festiwalach, no nie, tam wiesz. Okej. Okay. Nagle mówi ci organizator 18, przyjeżdżasz właśnie. Ale tam rzeczywiście jest tak, jest stały organizator, są stałe, no... Mniej więcej stałe, w przybliżeniu tak. Trafi. No ale to faktycznie, no... Wy tam stoicie w jednym i już wiadomo, gdzie pizza iść. Pizza też w jednym, greckie też w jednym, frytki w jednym. Tak. Były frytki. Są, dobra. Okay. No. Frytki chyba na zewnątrz. Dobra, frytki my omijamy zawsze. Tak. No dobra, czyli tam dobrze, miejsce jest. A na żarcie na kółkach na przykład? Nie, tam jest, słuchaj, w ogóle przy dużej takiej organizacji, jak ktoś chce na 100 ptaków zdobić, no to wiesz, to już taki musiał przyjechać albo dzień wcześniej, albo od 5 rano, ale nie 7-9. Okay. Czyli kto pierwszy, nie ten lepszy. Nie, absolutnie. Tam nie wchodzi w grę, żeby ktoś ci ustawił miejsce, albo żeby nawet przytrzymać. Ile najwcześniej byłeś na jakimś wydarzeniu, żeby sobie zatrzymać miejsce? Ja zawsze byłem najpóźniej. Okej. Okay. Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Okay. Wypnijmy to. Dobra. Nie, żartuję. Kiedyś nie, no... Słuchajcie, no nieraz to jest tak, że organizator ci mówi, masz być o 8 i tyle. Mimo, że na przykład się zaczyna o 12 sam event. No. Pewnie nie chcą, żeby jeździli tam. Jest teraz tak, że dzień wcześniej musimy być, tak? Ustawić samochód. A i to wszystko jest w umowie, którą podpisujecie? Często jest w umowie, tak, zazwyczaj jest w umowie, bo o to chodzi, że na przykład musimy wjechać, bo było czy na hali, czy na wydarzeniu i najpierw wjeżdża na przykład my jako samochody, a później się ustawiają dookoła, więc zależy od samej logistyki, jasne, od wydarzenia. I też od bezpieczeństwa. Też tak, może, to jest przede wszystkim. I, jak ludzie zaczynają się schodzić powoli, a często jest tak, że wcześniej po prostu zaczynają się tam spacerować, oglądać, no to nie mogą food trucki jeździć w tej wadze. Tym bardziej, że wiecie, to zależy, czy festiwal jest otwarty, zamknięty, gdzie my stoimy, czy stoimy na jakiejś drodze, czy drodze też do kogoś, jeżeli chodzi o dostawę. No, nie ma jakby jednoznacznej odpowiedzi, no to zależy. Dobra. Ja się pytałem wcześniej, że nie przyjeżdżacie jednym samochodem, tylko dwoma. Jeżeli chodzi o tak, lodówka. Tak, czy... to już mówię, tak. To zazwyczaj jest właśnie chłodne i auto, albo robimy na przykład dużo na miejscu. Na openera, no to jadę dwoma samochodami, dlatego że logistycznie jest o wiele łatwiej, bo samochód jeden cały czas stoi w jednym miejscu, a drugim można jechać na przykład po zatowarowanie się. Chociaż nie można wozić. No. Pewnego.
Ale tam wszystko kupuję na miejscu z kolei. Nic nie włożę ze sobą z włączeniem tam takich rzeczy, co mogę wziąć tam suche, wiecie, jakieś tam może zioła, masło orzechowe czy coś. A nie, masło też tam stamtąd, zresztą masło orzechowe z góry ściągam. Okej. A więc to zależy, no nie? Ale zazwyczaj na większe festiwale, większe to dwoma. Na mniejsze zloty jeden. Dobra. Jeden wystarczy. Logistyka jest po prostu przepotężna tego. To zależy. Logistyka na dużych wydarzeniach jest duża, przepotężna. Nie? To też zależy, kto jaki ma asortyment. No bo jeżeli ktoś ma na przykład frytki, no to jaką on ma logistykę przepotężną? Nie? A jeszcze jak widzieliśmy traki, które po prostu przyjeżdżają ze 100 kilogramami mrożonych frytek, to już nic nie muszą robić. Olej przywieźć. Armię faneksów. Tak. Armia faneksów nawet nie znam większy olej wymienia. Tak? No. Byliśmy na nim taki mały projekt, no? Ale to też nie z tym. Dobra. Nie z konstrukcją, no? Dobra. Co my mamy dalej? Czyli ten temat kończymy. Chcesz jeszcze coś dodać? Tak, że o wiele trudniejszy ten rynek się okazał niż sobie wyobrażałem. Tak? Tak, i że bardzo, że jeżeli ktoś słucha z młodych futakowców, to mam ambicje nie schowania sobie do kieszeni, bo teraz fajny produkt wyszedł, ale ja bardzo ambitnie podszedłem i mówię, że nie raz to taki jest strzał w kolano, bo jak jestem na większych wydarzeniach, my mamy dwa razy więcej pracy dookoła, uwierzcie mi, że wszyscy mówią, że robią, okej, okay, niech sobie robią, ale my mamy naprawdę logistycznie dwa razy i w ogóle z produkcją dwa razy więcej do zrobienia i przez to mamy mniej czasu. Jeżeli gdzieś jedziemy, to już ktoś, jeżeli festiwal się zaczyna o 15, ktoś może przyjechać na 14, musimy być o 10. No. Piec kroić, kręcić sosy. To się wydaje, cztery słowa, ale te cztery słowa są bardzo długimi słowami. A więc bardzo dużo fanu daje, niezależność przede wszystkim, a na tym mi zależy. No i rozwija na pewno bardzo mocno. Ale powstaje już tyle food trucków, co kiedyś? Jest taka rotacja cały czas? Jest cały czas. Bo ja tak porównuję, że na przykład robimy zakupy w Makro i w Makro kiedyś była taka wystawka, załóż swój wóz z jedzeniem. Tak, ja byłem ambasadorem tego w ogóle. Tak, ale teraz już tego nie ma i tak nie się zmieniam, czy już... Nie, już wam powiem dlaczego, bo w ogóle ja byłem tak, że do wizytorku my zaprosili do tego całego Metro Group, ja tam fotki miałem u prezesa i tak dalej też, no bez kitu, nie? No. Były takie akcje, że miało być w ogóle kanał na YouTubie, miał być tam kamerka GoPro, ja podchodzę do ptaków, rozmawiamy, ale w ogóle nikt z Polski nie zarządza Makro. To są wszyscy obcokrajowcy, głównie Francuzi. I oni podeszli, że w ogóle temat street foodowy, dla nich to jest nie kebab. Pójdzie. Fast food i street food to jest dla nich equal. To jest to samo. Okay. No. I nie przeszło, mimo że chłopaki robili mega robotę i bardzo dużo chcieli z tym. No ale się posypało wszystko, no. Okay. Tam dużo robiliśmy fajne, współpracowaliśmy, no fajne rzeczy. No. Okej, okay, bo myślałem właśnie, że nie wiem, że już pik ten przeszedł, że już w Makro robili nawet gotowe traki, można było kupić gotowego traka, nie, bo widzisz, malujesz, jedziesz. W pewnym momencie, wiesz, coś gdzieś dochodzi do pewnego pułapu i gdzieś było jakieś, wiesz co, jakieś zaburzenie. Mi się wydaje, że zaburzenie było takie, że nagle wszyscy mówią, można zrobić taki dobry hajs. I się otwierały filmy, każdy był otwarty na te traki. Ale no, słuchaj, to jest cały czas niszówka, no nie? To ja nie potrzebuję kupować taka za, wiesz, 250 tysięcy. Wątpię, czy ktokolwiek kupi tego taka, jak powiedziałem, no nie? Mówię, no ale to super inwestycja. Mówię, jaka? 250 tysięcy? No. Mówię, kurwa, jak miałem 250 tysięcy, to mówię, że ja bym znalazł 5 innych firm, no nie? No. Wiesz, a poza tym, mówię, nie zawsze jest ta pewność, że zarobisz, że pojedziesz, bardzo ciężka praca. To ja musisz nawet, słuchaj, ja na lunch, jak ktoś komuś się wyobraża, że pracuję od 11 do 15, to ja od 7 jestem na nogach i kończę jest 18. Ja ci jeszcze muszę pojechać, wiesz, do Makro, do Rockstaru, jeszcze jadę te bułki, zamordowałem w czasie jeszcze mięso. No. Dobra. A więc jest, nieraz jakby patrzeć na innych, to nie do końca jest wymierna, no nie, wiesz, no sam ten rynek. Dobra. Jest inaczej dla kogoś, a no, tak jak pewnie wszędzie, no ale jeżeli chodzi o gdzieś, żeby się skupić, to jest to jeszcze jedna rzecz, to jest, tutaj jest najważniejsze, by trzeba powiedzieć, to jest ta druga strona bary, czyli klienci, bo to my dla nich robimy to jedzenie i nie chodzi o to, żeby moje jedzenie było jak najlepsze, bo nigdy nie będzie najlepsze, bo ja nawet nie idę w tym kierunku, żeby było najlepsze, ale żeby było fajne, dobre i przede wszystkim, żeby ktoś się pamiętał, to jest chyba dla mnie najważniejsze. Wiesz, i ktoś może powiedzieć, że komuś coś, wiesz, nie smakuje, bo ma zły dzień. Ale raczej patrząc na przykład na inny rynek, na przykład ktoś nie powie, że mu buty źle pasują, bo ma zły dzień, tylko mogą mu się podobać. To oprócz tego, czy się podoba, czy nie, na przykład sam skład i tak dalej, no to jeszcze jest jedzenie. Jest dużo osób, które grymasi, dużo osób nie lubi, bo nie. Dużo panów jest przede wszystkim, największych. Tak, panowie grymaszą bardziej? Najbardziej. O kurczę, to ciekawe. Najbardziej.
Uwielbiam, no nie? Jak przychodzi para. Kochanie, co ja lubię? No. Wybierz mi coś. Wybierz mi coś. Myślałem, że to w drugą stronę. Nie. Kobiety akurat to jest tak, że... Chyba, że ktoś inny jest na froncie, no to nie wiem, ale akurat ja mam to szczęście, że to zwyczaj jest. Okej. Okay. Więcej kobiet czy mężczyzn kupuje? Kanapki? Nie, w ogóle ciężko to określić teraz. Więcej mężczyzn, tak. Więcej grymaszą, ale więcej kupują. Tak, więcej kupują, bo wiesz, jest tak, że to jest kanapka, to jest produkt bardziej męski niż kobiecy. Mm-hmm. Chyba, że ktoś jest właśnie tak pudlowercem, to wtedy jest na równi. Ale tak to więcej jest panów, no bo panowie bardziej jedzą mięso. Też uwielbiam teksty. Wege, przestań, wege! No rzeczywiście największa ujma, no nie, żeby wege gdzieś. A wege jest bardzo dobre. Nie, trzeba się dużo bardziej nakombinować czasami, żeby zastąpić smak. Słuchajcie, no z wege jest dla nas jest najbardziej problematyczna ta kanapka, ale teraz jest widzę, no bo my zawsze, słuchajcie, przed wege czyścimy grilla. My w ogóle jako jedyni mamy wagę i ważymy mięso i dajemy z wagi. Tak? No. Nie ma oszukaństwa. Nie ma oszukaństwa. Nie ma. Wiecie, to pewnie też wyszło z tego, że ja gdzieś pracowałem w gastronomii i gdzieś mnie to nieraz irytowało, nie? Żeby gdzieś. Ale no nie ma, chcę, żeby... Bo też jest jedna ważna rzecz, bardzo dużo rzeczy ważnych, jeżeli chodzi o prowadzenie interesu, ale jeszcze bardzo dużo rzeczy ważnych jest, jak prowadzić interes związany z gastronomią. Bo tu musi być jedna rzecz, standaryzacja. Jeżeli kanapka wychodzi w taki sposób, no to nie ma bata, żeby wyszła w inny sposób następnym razem. Ale no. To kogoś informujesz. Więc nam na tym zależy, żeby było... Tak samo. Tak samo. I trzy plasterki jabłka do skut szybyka idą? Zawsze trzy plasterki jabłka do skut szybyka idą. Czyli nie jak w domu, że jednak została nam jeszcze jedna ćwiartka, dobra, do kroimy. Nie, ale wiesz co? Bo ja się nauczyłem tego, że nie da przedobrzyć, dać więcej czy coś, to nie idzie zawsze z padą, że tak, to musi to być prawda, dobre, smaczne, czy wiesz, okej. Okay. A więc... traci balans. Tak. Wiesz, coś może przewyższyć, czegoś nie wyczujesz, a więc idą. Tak. Jak w McDonaldzie trzy plasterki, raczej trzy kawałki... Plasterki? Kawałki ogórka? Plasterki. No chyba, może być kawałek ogórka, zależy jak go pokroisz. Ale tak, ale McDonald's jest takim sztandarowym przykładem standaryzacji. Jak ktoś myśli o standaryzacji w gastronomii, cały ten film o nich, co tam powstał. W ogóle wiesz, no nie uważam, że wiesz, nie można podchodzić, że w ogóle oni tam mają pod kątem gastro, jeżeli chodzi o pod kątem polityki w ogóle sprzedaży, to się z tym nie zgadza. Ale pod kątem w ogóle układania wszystkiego, to kurczę, to bardzo wysoki poziom. No potęga światowa. Potęga światowa. No. Wszędzie to samo. Anna, ty miałeś jakieś pytanie wcześniej, czy nie? No teraz to jak wiesz, 15 minut temu to... Ja już kiedyś o nich tam czytałem. No tak, no, nie można im mówić. No, powiedzmy, że możemy się nie lubować w takiej kuchni, ale biznes to jest ogromny biznes. Ktoś miał łeb od początku, żeby to ogarnąć. No, albo wydymać tych dwóch braci. Dobra, to tak. To teraz tak, dużo o food trucku, a czy myślisz może o własnej knajpie, bo to też jest teraz modne? Tak, ale wiecie co, ja mam tak, że nie chciałbym otwierać kanapkowni, a więc mam gdzieś tam mam w ogóle całą wizję knajpy, ale to jest za jakiś czas. Ale nie podawałbyś w ogóle kanapek, jakbyś zrobił? Podawałbym. Okej. Okay. Uff, całe szczęście. Przepraszam. Tak, podawałbym kanapki. Nie, no kanapki to jakoś tam taki mój konik, no bo też mówię, całe życie robiłem kanapki, jadłem je w ogóle, to nawet jakieś książce napisane od Jacka, to tak było, że rzeczywiście ojciec zawsze tam dwa plastyki. No. I pamiętam do tej pory, ja zresztą potrafię identycznie zdobyć, jak on to mina, nie? Wiecie, a więc tak. Czyli jakieś chodziło. Plany masz, ale mam jeszcze plany, nie ale to jest też tak, że w tym roku na pewno coś tam będzie nowego, ale niekoniecznie z kanapkami, może coś... to z gastronomią, ale no coś świeżego, fajnego wyjdzie. Dam nie wam chcesz znać. Jeszcze mówić. Ale dasz nam znać. Dam wam znać. No. Dobra. Będzie też fajna nazwa, więc znaczy już jest. Działamy, ale będziemy działać tak, że mieliśmy ich najpierw też, ale jednak podziałamy trochę sobie z targami śniadaniowymi. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Targi śniadaniowe? Popsuły się te targi śniadaniowe. No niestety, z Krzyśkiem, słuchajcie, gadaliśmy ja, Marcin z Cafe Nice nie wiem ile razy, że ja mówiłem Krzysiek, nawet ja ci to w tym ogarnę, pomogę ci, żeby byli tam, wiesz, ktoś inny w końcu, nie? Czy my byliśmy w tym roku? No. Nie, przepraszam, w 2018 co się elektrownia po Wiśle, tak? Nie, no co ty tam tu. No bo poszliśmy nową miejscówkę obczaić i dobrze, że były naleśniki, bo nie było co jeść. No niestety, targi się troszeczkę, wiecie, znaczy może nie tyle, że popsuły. Znaczy nie, żebyśmy jakoś tam pchali specjalnie organizatorów, bo to też jest jakaś praca, ale zauważyliśmy, że z roku na rok tak. Obstrachując od tego, że są ci sami, to jest ich coraz mniej. Tak, bo ja też jestem ten sam.
ciężko. Tylko my próbujemy troszeczkę nasze menu tam poszerzać. Dla nas targi są fajne, bo w ogóle produkt wbił się w targi śniadaniowe, bo my w tym roku w ogóle tylko byliśmy tak regularnie na targach, bo wcześniej po prostu jeździliśmy, jak mieliśmy lukę, to jeździliśmy na targi. Z targami też mamy taki sentyment, że w ogóle ja z targami zaczynałem pracę w Warszawie w ogóle. To były pierwsze moje eventy. To były targi śniadaniowe i to było na Moczydle. Tak. I no powiem wam, że no bardzo dobrze sobie wspominam. W ogóle chyba jeżeli chodzi o food trucki, to te targi śniadaniowe, tak, to nie mówię, że zaczęły, ale wybiły. Że zaczęło być popularne wychodzenie na takie na powietrze, z food trucka, z jedzenia. Ja sama pamiętam, jak chodziłam na targi śniadaniowe. Tylko wiesz co, wtedy Wisła też była otwarta troszeczkę bardziej. Tych traków było bardziej tak chyba spontanicznych po Warszawie, posiany przy takich, czy przy plażach, czy gdzieś, ale no tak, no na pewno powietrze, wiesz, jakby niczym słońce pokazało, na czym to polega. No. No my bardzo, bardzo miło wspominamy targi śniadaniowe, ale ostatnio... No ale to też jest dlatego, że mamy porównanie. W sensie potem pojawił się nocny market, który robił mega porównanie. Ale w ogóle to tak jak porównywanie nocnego marketu ze targami śniadaniowymi, to dla mnie jak serialu True Detective z pierwszym sezonem i drugim. Nie w ogóle mi powinno być... Tak, bo to nie można porównać jednej imprezy do drugiej imprezy. Jedna impreza jest inaczej stargardowana, oprócz tego, że jest w ciągu dnia i tylko jest praktycznie rodzinnym. Tak. I z jedzeniem śniadania, przy czym na tych targach śniadaniowych jest... Nie było takiego śniadania. No nie ma śniadań. Tak. No właśnie. To właśnie to jest ten problem. No właśnie ktoś jest sajgonki. No. Albo mięso brazylijskie z grilla. Tak, z grilla, no. Jak jest to ile, ale bardzo rzadko są. Fajnie jakby byli. No. Ale no wiecie, no nie, a inaczej jest na przykład nocny market, gdzie tam jest na równi impreza i jedzenie. Tak. Tak? A więc dla mnie to, że jest jedzenie, to nie zawsze musi być... w ogóle wiesz, wspólne gdzieś tam podejście. Ale z targami tak, no z targami fajnie by było więcej śniadań niż sajgonek. Dobra. Może jakoś tam. Dużo na przykład, no zupy na przykład, bardzo dużo. Ja na przykład zupy uwielbiam już na śniadanie, nie wiem, czy wiesz. To tak jak w Azji. No bo tam to jest tamtą, w sumie tamtą wziąłem. No. Czyli wracając do pytania, plany są? Plany są, tak, plany są, oprócz tego jeszcze cały czas tam kursy. Ale nie przestajesz na razie z trakiem. Nie, no jak się cinką, no nie. Nie miałbym sensu. A poza tym, wiecie, to jest tak, że powstał fajny produkt, bo powstał, przecież on nie musi mieć jakiegoś tam światowego odbioru, ale powstał. No i nie chciałbym tego gdzieś zaprzepaścić, zapomnieć o tym i zostawić z tyłu. Nawet jeżeli dojdą te nowe projekty, a ich jest już trochę coraz więcej, to nie tylko związane jakby stricto z jedzeniem, ale też dookoła tego, bo jeszcze mam taki konsulting, no to nie zostawię na pewno taka. Może nie będzie jeździł tam na lunche regularnie, ale na większe imprezy i w Warszawie tak. Uff. Kamień spadł mi serce. Masz kamień serce? Dobra. Moje pytanie. Tak. Rynek food trucków, kurde, pytałem to już. No tak. Nie, to już minęło. To nie ma... No już po twoim pytaniu, Ewa. Mija moja kolejka, dobra. Teraz moje pytanie. Właściwie to nie będzie pytanie, tylko takie podsumowanie, bo przewijało się to praktycznie przez całą naszą rozmowę. Czyli jak się zmienia świadomość klienta? O ile on jest bardziej odważny, żeby łączyć składniki, żeby wprowadzać nowe składniki do nietypowe połączenia. I jak to się przekłada na waszą ofertę? Zmieniasz to na bieżąco? Tak, raczej próbujemy zmienić w sezonie, głównie na targach śniadaniowych te zmieniamy, ale świadomość jest coraz większa, bo na przykład jak, ale u kobiet, przyznam szczerze, u facetów muszę się trochę jakby powyginać, żeby na przykład ktoś zamówił skutrzybych, masło orzechowe, słodkie. No, ale wiesz, że tak jak mamy statystyki i też słyszałem u innych tam blogerów statystyki, blogi czyta 60-70% kobiet. No. To kobiety czytają o jedzeniu. Tak. Ale masz odważniejsze, bo już przeczytałam. Ale słuchaj, dzisiaj w ogóle odważniejsze. Przyszła właśnie do nas dzisiaj pani z panem i chcieli na przykład walczyć z płotki. Ja mówię, nie mamy dużej, mówię, tam dużo pracy, a są kolejne na pół. Mówię, weźcie dwie, się wymienicie. Czemu nie? Mówią, super pomysł. Ale ten pan masło orzechowe. Jabłko? Prawie myślałem, że zejdzie tam. Myślałem dzwonić na ambulans. Przyjeżdżajcie. I a właśnie ta kobieta powiedziała, że ja jestem odważna i wezmę. I później przyszła i powiedziała, że rewelacja. Super. I że kurczę, no, nie spodziewała się, że taka fajna kanapka. Czyli się spróbował ten tamten? Facet? Nie, pani przyszła, nie wiem, czy on spróbował, czy nie w końcu. Ale wiesz, to jest tak, że no, trzeba też nas zmienić na pewno menu, wiesz, odświeżyć je delikatnie i tak dalej. Jeżeli chodzi o świadomość, no to jest coraz większa, przy czym ludzie też lubią wymyślać. Bo gdzieś byli, coś usłyszeli. Mhm. Wiesz, ja uwielbiam teksty typu, o, nie, tą kanapkę już jadłem, tam byłem w Nowym Jorku, tam jadłem taką kanapkę. Mówię, no, na pewno, nie? No. Wiesz, w Bostonie byłem, kurczę, a skąd mama, bo ja byłem w całym Bostonie, tam na marketach,
Kurczę, nie wiem, jaki lokal. Adres, który, 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 adres, nie? Tak. Która witryna. Tam później mu wymyślam coś, kurczę, no tam nie wiem właśnie. No. Ale spróbuję u pana. Bo sam dobrze nie kojarzę, ale słyszę na tak, gdzieś ktoś u kogoś dzwoni, a więc wiecie, jest ta świadomość, tylko że ona, fajnie, że jest coraz większa, że ludzie nie boją się próbować, że można z nimi porozmawiać, ale też jest wydziwianie, też jest teksty typu majonez wegański. Nie ma czegoś takiego. Nie istnieje majonez wegański musi dla mnie. Być z jajek. Musi być z jajek, jest to nawet, no, no jest definicja. Może być na przykład w Stanach powstał majonez wegański, go nazwali Vegonaise. O, Vegonaise. Vegonaise. Tak. A więc czemu nie tutaj jakoś tak. A więc jest też na przykład jest wymyślanie, że ktoś coś lepiej wie, a nie wie. Jest też tak, że ludzie cały czas się boją o tą cenę, że mówią dwie dychy, kto zdobi lepiej, kto zdobi no, jeszcze lepiej. A więc no, są plusy i minusy, a więc to zależy. Jak zwykle. Jak zwykle. Ale jeszcze jest jakaś taka kanapka, która najlepiej się sprzedaje? Tak, to jest skurczybyk. To od razu mówię. No, to jest pewnie jest. Najlepiej go reklamujesz. Wiesz co, no nie. Nie. To jest tak, że różnie z tym jest, ale reklamuję go, tak owszem, bo to moja ulubiona kanapka jest, ale ją. Ale też ona w ogóle się sprzedaje, bo ludzie mówią, kurczę, masło orzechowe, biorę. Dużo też jest coraz więcej właśnie takich, wspomnieliśmy, jest wstęp na masło orzechowe. Tak. Nieważne, tam by mogła być kalarepa w ogóle i wiecie, no nie? I ale jest śląskie, masło orzechowe. Ale jest masło orzechowe, bierzemy w ogóle. Nie? Masło orzechowe, później kalarepa czytamy, i kluski śląskie. No, kto wie. A przychodzi sporo osób i na przykład mówi, że tutaj, żebyś podmienił ten składnik, no tak, a może tak, tutaj tak, dodał. Tak, tak. A uwielbiam tak. Tekstem, wie pan co, ja w tym wege, to ja bym w sumie chyba tego buraka nie chciał, ale tak dodatkową porcję halu mi zamiast tego buraka, nie? Dobrze, nie mięsa. No. Nie, to jest w ogóle bardzo, wiesz, no 120 zł, a 4 za kilogram, nie? To taka, no, wiesz, no, krótka no, różnica, no. Nie? Nigdy się nie godzisz, czy godzisz się? Nie godzę się nigdy. Znaczy, na zmiany? Na zmiany się godzę, no jak ktoś jest alergikiem, czy czegoś naprawdę nie lubi, to się godzę, ale tak, to wolę, żeby ktoś zjadł, jak ja to podaję, i żeby powiedział, że jest fajne i wow, niż żeby ktoś sobie nawiedziwiał i powie, średnio. Tak, a potem a jeszcze najgorzej, jak opisze w internecie. Zamówił zupełnie co innego. Co i tak. Porobił tak, zmiany, tak. Opisze w internecie. Też ludzie nie słuchają. No, słuchajcie, taka sytuacja tam mieliśmy, że przychodzi taki koleś i mówi: mamy kanapkę szalona na nas. No, na ananasie bite napisane, nie? Później jest grillowane na nas. No, bite napisane. No, ja mówię mu o tym ananasie, no, że mówię, zajebiście się komponuje, mówię, co z tym i tak dalej, no, kurczę. Przepraszam, czy jest ananas tej kanapki? Nie, no, on je. Ja mówię, jak tam? Super, super. Tylko szkoda, że ten ananas. Szkoda, że ten ananas. No szkoda. I rozumiem, że wyszedłeś, zamknąłeś futraka i... Nie, nie, to daleko jeszcze bym miał, co o tym. To się dziecinka nasłuchała. Nie, to on był śmieszny tam akurat. No. Było tam pod klubami najwyżej, to najwięcej było tam świrów, no nie? Przychodzi tam, mówi, no to dawaj te frytki, nie? Ja mówię, nie mam frytek. Dobra, przyznam pierdoli, dawaj tego kebaba. No, wiesz, tam, to... Ja mówię, nie mam kebaba. Okay. Dobra, cokolwiek, dawaj, wiesz, tam... A nie płacił tam, wiesz, a więc jest dużo takich śmiesznych, dużych, mniejszych sytuacji, no. Mieliśmy kiedyś w ogóle Francuza, który nie wiedział, że jest uczulony na masło orzechowe. Też pod klubem, no. I co, i zjadł kurczybyka? O Jezu, ale była wtedy też taka, słuchajcie, sytuacja, że on tam w ogóle tą je kanapkę, całą pierdolą, no. Całą taką, no. Pijany w ogóle zresztą, nie? I zaczął nam śpiewać. A, no w ogóle coś tam. Ja mówię, patrz, wie, śpiewa Kopenowa, no. I patrz, słuchajcie, czy nie powiem, no nie? A tam jest beton. Tak, od razu młody wyszedł, bo on ma tam tym harcerzem, jest tam te wszystkie, wiecie, tam tylu. Ułożył go, no nie? Staci przy tomu, dzwonimy po ambulans, no nie? Oczywiście ja dzwonię po ten ambulans, a ja mam zawsze szczęście w nieszczęściu. Jezu, no dobra, no jedziemy. Jadą, no dzwonią tam, że dzwonimy kiedy, no to że już są, ale nie mogą wjechać, że są od nowego świata. No to tam idziemy, no nie? To babka mówi, no, a on nie może podejść? No by stracił przytomność. Polska służba zdrowia. Mówi do niego, do kierowcy, na pewno nie wjedziesz? Kurwa, wiecie, taki przejazd, no nie? Na taki samochód. Mówi, no nie wjedzie. No to idziemy. No zbierajcie się do niego, mówi, to sama nie będę szła, no nie? No idą, no nie? Tam wiecie, stawili go, no nie? A Jezu, zdrowy, nie? Idzie ta lekarka, wieście go. Nasza poszła tam, zaczęła, Jezu, nic nie pasowało. Zaczęło padać, pierdalać tak, że głowa mała. Ten Francuz, nie, ja nie chcę usiąść, w ogóle, wiesz. W szoku dostał, prawie się napierdalał z tym, wiesz, tym typem, wiesz, no w końcu go jakoś tam przywiązał. Tak, no. Tam, my tam pomagaliśmy, przywiązali go do tego wózka, bo on nie chciał w ogóle, wiesz, no nie, ja dostał jakiegoś tam szoku czy coś tam, nie? Jadą z nim, pada, napierdala, no nie, tam są, słuchajcie, dziura była dokąd?
Do kolana. Wjechał tym wózkiem, no. Przewrócił się razem z nim, on tam nie może wyjść, jest w tej wodzie, słuchajcie, ludzie mówią, to jest coś w internecie, to musi być, bo tam było multum osób w ogóle. A w międzyczasie kolesie zaczęli się tam napierdalać w ogóle, no nie? Koleś między nich wchodzi, taki jak ja, pierdolony, z ziemniakiem i mówi, że nie trzeba na policję, a ci nie na policję, oni tak, słyszeli tylko... I wyszli. I tak, no nie? Może dalej się tłuką, tamtym i tam, wiecie... Ja bardzo przepraszam słuchaczy, że nie możemy nagrać wideo z tego. Tak, bo to wtedy no, jest inaczej. No. Tak, ja lubię gestykulować i pokazywać, ale tak. No jakoś tak to wyszło. Jak będziecie kupowali kiedyś kanapkę, zapytajcie o historię z ziemniaczaną policją. Ziemniaczaną policją, tak. Francuzem w dziurze. Tak. Albo mamy pana sadzonego, pani myślała, że to jest pan tutaj... Z wygą coś. Co? A pan sandasz, o. To ja to z sandasza, ja z sandaszem poproszę. Więc jakim sandaszem? No jest napisane, pan sandasz, no co pan. No i co my z nami sandaszami w ogóle, nie zmieszamy policję. No może powinieneś zrobić kanapkę z sandaszem. Mieliśmy jedną, dwa razy. Mieliśmy z rybą, tak? Tak, mieliśmy z kałamanicą i z czosnkiem. To jest taki pulbo, się nazywa kanapka, w Nowym Jorku też ją usuwaliśmy. Nie trafieni. No, taka mi się chyba kanapka. Ale okej, bierze na słowo. No wiesz, no to jest tak, że na festiwale no różne robiliśmy kanapki, no przecież no i robiliśmy z bardzo fajne japiernicze wyszło z sosem piernikowym też nie widzieliśmy. Widziałem to. Nie jadłem, ale widziałem w menu na jakimś tam. Było na festiwalu, na pierniku. No właśnie też czy tam z szafem jabłkowym czy z dyniowym robimy. I ludzie kupują takie sezonowe? Biorą sezonowe, no. Ale stali klienci biorą sezonowe? Stali też, próbują w zależności jaka kanapka, no. Bo ja to jak widzę, to raczej skurczybyka zamówię. Ja też. Rzadko mi się zdarza, co innego, tak sobie teraz pomyślałem. Pana Sadzonego się spojrzeć, też pytam. Dobrze. Na warszawski festiwal piwa. Musimy zapraszam. Pójść. Musimy pójść. Jest pod Końskiego. No. Nie w marcu, bo nas w marcu teraz nie ma, ale, no tak, ten, ale musimy się przejść. Dobra. Tak. To tak, skurczybyk, twoja ulubiona kanapka, ulubiona kanapka klientów, a co oprócz swoich kanapek i zwykłych kanapek lubisz jeść? Ja? Tak. Ja to uwielbiam poddoby, słuchajcie, no nie? Poddoby? Tak. To jest tak, że ja w ogóle uwielbiam krew, no nie? To jest tak też, że na przykład u mnie jestem kujawiakiem i u nas się, jak wszyscy mówią, czerninę, u nas się je czarninę wszystko. Mm-hmm. I jak ja tylko wiem, że Jadwiga, moja matka, robi czerninę, to ja dzień wcześniej nic nie jem, na śniadanie, obiad nie, i tak potrafię ze trzy takie michy w ogóle, no nie? Uwielbiam, no nie? W ogóle wszystko uwielbiam. Mórzek cielęcy, kocham, wszystko, wszystkie poddoby, serca, wszystkie, w ogóle wszystko. Ale, miało nie być pytania o kanapki, ale zapytam, czy miałeś kanapkę z podrobami. Nie miałem, ale no, pracowaliśmy nad tym. Chociaż to jest bardzo taki temat. Ciężko jest zrobić, musisz mieć dobre zaplecze. Też, wiesz, no, nie chcemy robić jakby cudawianków, a mamy food trucka, no. Tak. Wiesz, to nie będę na tam stykowni, no, siły na zamiary, no. Trzeba pamiętać o tym. Jedną taką rzecz, którą, ale to też chyba food trucki nie podają z ozorem. Podają. Podaje, no. Ale ozór jest łatwiejszy. To jest jedyna taka podrobowa rzecz, którą w futrakach jest jeszcze taka popularna. Czy ozór jest tak. Podrobowy? No bo to, że... No, a nie? No jest. Język. No. Bo tak to flaki z garnka, no to łatwiej zrobić, ale do kanapki podroby już ciężej włożyć. Ale z flakami też była kanapka. No, czyli podroby czernina. Tak, to jest chyba, ale w ogóle taką bardzo lubię kuchnię lokalną i wiejską, że tak powiem, no nie? Więc taką prawdziwą. To, że my coś takiego robimy, no to też pewnie jakoś chcemy się z tym spełnić. Nie wiem, czy ja bym tak akurat dobrze gotował, tak jak kiedyś się gotowało. W ogóle model gastronomiczny dla mnie to jest model idealny, to jest włoski. Uwielbiam u nich. U nich się, jakby ktoś idzie do pracy w gastro, tam pracuje całe życie i potrafisz spotkać kelnera 60-letniego, 70-letniego. U nich to jest zawód normalny. U nich się je, jak ktoś wychodzi, to jedzą, wiecie, tak jak się je na wsi. Oni jedzą swoje jedzenie. No, a więc ja lubię kuchnię naszą polską bardzo. Ale też uwielbiam wszystko oprócz papryki żółtej, czerwonej i zielonej. Jestem wszystkożerny, dosłownie. Nie jesz papryki? Nie jem w ogóle. Dlaczego tych czerwonych, bo nie lubię po prostu. To wszystko. A nawet grillowanej, a marynowanej? O Jezu, opie, to jest tak, że jak u mnie kiedyś tak jak byłem, to tam wiesz, pracowałem, to ja na kacu nie mogłem przejść przez kuchnię, jak to byli paprykę smażona. Czy tak? O kurde. A z papryką jest tak, że na przykład często było, jak już tam zarządzałem, że mnie tam wołali, jak było przed lunchami, mówi Karol, spróbuj zupy czy coś tam przy okej. To ja potrafiłem wyczuć na garnek, wiesz, tam nie wiem, gdzie tam hektolitów było, to jedną paprykę. Ona mówi, że niemożliwe. Ja mówię, no poproszę. I przeszkadza mi smak w sobie. Ale nie mam problemu do ostrych papryczek, po prostu sama w sobie. Ona jest dla mnie, no nie wiem, coś mi nie przeszkadza. Takie kaneta z cebulą. Ale ta nie jest cebulą. W ogóle? No prawie. Żadne?
To jest takie same zdziwienie jak u ciebie z papryką. Ale zaraz, ja wiem chili i inne habanero i te inne. Ja szczypiorek. Aneta też szczypiorek, tak. Ale szczypiorek, nie. A co, nawet nie lubisz, co, nawet nie lubisz cukrowej? Nie. Żadnej. Nie. Ja jestem właśnie... Wyobraź sobie, ja to powiem. Jest, nagrywamy to, ale ja to powiem. Ona przyszła do swoich teściów, do moich rodziców, jeść mielone i z tych mielonych wydłubywała cebulę. Nie, nie jadłam po prostu tych mielonych, no bo nie, była dłubałaś, tam cebula. No, dłubała, stwierdziła, że jest za dużo i nie zjadła. To jest przegrany przypadek. Ja jestem tym klientem, który przychodzi i mówi tylko bez cebuli. Tak. A, no to u nas to bez problemu. Dlatego jak ja się próbuję wyżyć, to zamawiam coś z cebulą. A. Jak to się nazywa? Cebularz, cebulator, cokolwiek. Ja zamawiam od razu. Bublator. Bublator, śmieszne historie z bublatorem na barze. Nie? Zawsze jak miałem jakiegoś nowego barmana czy coś, to się mu tam akcje robiło, różne. Ja mówię, wieś, młody, mówię, trzeba iść tam, mówię, na ten, na sienną tam po bublator. Mówi, co? Ja wie co to bublator, że nie słyszałeś? Bublator? Bublator. Mówi, nie ma czegoś takiego. Mówię, synek, słuchaj mnie. Mówię, wiesz co to jest separator dwutlenku węgla? Ja już widzę, że głupiego zrobił minę i powie, że wie, ale że nie wie. Bo po pierwsze ja nawet nie wiem, o czym mówię. A on mówi, no w sumie, mówię, no mówię, zastanów się. Mówię, logicznie. Odkręcasz czego peta z butelką od coli? Mówię, na drugi dzień jest, mówię, nagazowana? No jest. No to wy skąd ten? Mówię, no człowieku, musisz po bublatu, czy my to gazujemy. Co ty gadasz? Mówię, oczywiście. Ale poczekaj, ja mówię, poczekaj. Wmówiłeś mu, że gazujecie? Nie. Tak. Że podgazowujemy później na koniec dnia zawsze. Napoje otwarte. Tak. No, bumblatorem. Bumblatorem, separator dwutlenku węgla. I on, słuchajcie, drałował, a za to, że przyszedł na jakiś festyn ubrany, wiesz, jakieś lakierki. Po pierwsze, to buty muszą być wygodne, co ja zawsze mówiłem na barze, a nie jakieś lakierki. I spodnie to od, z komunii chyba zabrał, bo to dotąd miał. Zima. Mówię, to jedziesz tam na Sienną, tam zaraz będziesz tam. Nie, na Sienną, przepraszam, na... Gdzie to było? Gdzie te wszystkie były kiedyś imprezy? No tam przy Mazowieckiej, ale nie przy Mazowieckiej, tam obok, no ta, zapomniałem, to tamte regiony. Dobra, na centrum. Z Moliera, zima, śniegu dotąd. Wyszedł, dzwonił do chłopaków, zresztą do Adasia Grądziela, co wiecie, tam teraz smaki tego gotowe. Ja mówię, Adaś, jest temat, nie mówi co tam, mówię, rób bubla, to więcej niż trzeba na razie. Wiesz, zrobili zdjęcia, wzięli tą dużą, wiesz, tą od wody. Saturator. Nie, w ogóle tą, tylko tą pustą wodę. Butle, tak. Butle. Owinęli ją tam w czymś tam, wlali jakieś tam dziwne rzeczy, to kolorystycznie tam brzmiało. I wiesz, i tam coś tam, jakąś nakrętkę, no nie? My to później do innych nagdawaliśmy, to, a więc to nie to, że my tylko sobie wymyśliliśmy. Czy to jest obiegowy dowcip? Tak, bublatę to jest obiegowy dowcip. Na przykład też jest taki obiegowy dowcip, że iść na przykład, iść, mówię, iść do kuchni po festkopa. Mówi, po co? Ja mówię, po festkopa. A co to jest? Mówię, tłumaczę, czy taki festkop, no nie? I on mówi, Karol mnie przysłał po festkopa. Oni mówią, jak? Festkop. Mówi, tam jest, odzwyć się. Tylko skryj się, bo tam niżej. No i było. Ja już nie pamiętam, to był standard, no nie? Że całkowicie inny świat widzę. Inny świat, wiesz, to jest w pewnym momencie. Mnie tam na przykład dwa razy chcieli, bo lepiej wypali z doboty za to, że za numery. Tak? No. No wiesz, ty panie ma 45 minut, gdzie on jest? Mówię, proszę, bo wlata, a gdzie ma być? I zadowolony, wiesz, Karol, stówka mnie, zadowolony? Średnio. Czyli taki dobry dowcip się robił tylko raz. Nie, się robiło go 2000 razy. Tylko najlepiej u siebie. Tak. Wiesz, no, chodzi o to, najlepiej to jest kogoś wkręcić 3 razy w ten dowcip, tego samego dnia, na jednej zmianie. W Nice to Eat You? Udało ci się tak? Oj, to w Nice to Eat You mamy, to mamy multum gietam, ale mamy takie, wiecie, takie grzeczne i niegrzeczne. Okej. Okay. Dużo, nie? Niegrzeczne po godzinach. Gdzie tam cały czas, tylko nikt nie widzi. No, a więc jest ciekawie, słuchajcie, to jest tak, że musi nas być zabawa i takie odreagowanie, nie? Przez te właśnie takie pytania typu, czy ja mogę, ja wiem lepiej, zamiana, ile będę czekać, a jak długo będę czekać, albo ktoś przychodzi i mnie się wysłowić i mówi, czekać długo? Mówię, dzień dobry, w czym mogę pomóc? A długo czekać? Ja mówię, a długo słuchać? Nie wiecie, ja więc jest dużo pytań, no nie? Czy mamy na przykład, wiesz, z ryżem? Ja mówię, nie, mówię, z ziemniakami. Mówię, ziemniakami, już mówię, to mówię, ziemniaków nie mam. Wiecie, to... Praca z klientem jest trudna, no. Wiesz co, ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to chodzi o to, że pewnie ja ileś tam pracowałem tam w gastronomii, a więc też inaczej się poruszam po tym terenie. Lubię i gdzieś tam się spełniam, a poza tym ja jestem straszny jajcarz. No może nie straszny. Ale już teraz się uspokoiłem na starsze lata, ale wcześniej to standard było, że gdzieś tam ktoś, to i kłótnie były i tak dalej. Okej. Okay. Bumblator. Bumblator. I festkop.
Feskot, no. Sobie przypomnę jeszcze, bo multum w ogóle tych namiast. Ja cię kiedyś przeatakuję, będziesz robolił, a ja się zapytam, poproszę, skurczybyka z bumblatorem. No, słuchaj, jeżeli będzie ekipa ta, co jest, to cię dadzą z bumblatorem, no bój się. Oby nie z festkopem. No, o! Dobra, no. Dobra. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Tak? Bo będziemy powoli kończyć z pytaniami. Jakie masz hobby jeszcze? I powiem tylko, że, i mówiłem ci to przed nagraniem, że zapytam się to o to, bo umawiałeś się na prelekcję, na wykład, na... Tak, to był wykład jak zostać astronomem robiony przez Space Hub, takiego dziennikarza, który został właśnie teraz jakby bardzo dużym fanem, jeżeli chodzi o astronomię. A moim hobby jest, ciężko powiedzieć, czy astronomia, czy kosmologia, czy astrofizyka, ale gdzieś się odnajduje, jeżeli chodzi o samo... Patrzysz w niebo. Nie, nie patrzę w niebo. Czytam o niebie bardziej. Niebo. To jest, widzisz, musisz rozgraniczyć, no nie? Bo ci, co patrzą w niebo, no to są, wiesz, to jakby skupiają się na tym. Mnie bardziej w ogóle interesuje, co się dzieje tam u góry, no nie? Więc wiecie, czarne dziury, kwazarki, te sprawy, te czyli wszystkie rozumiem, w ogóle, fizyka kwantowa, wiesz. Stephen Hawking przeczytano od deski do deski. Nie, no nie jest od deski do deski, bo nie można tak, wiesz, ja nie jestem fizykiem. W ogóle ja byłem straszny lacha i w ogóle w szkole to byłem tak, że ja potrafiłem na przykład do liceum nie chodzić, a dostawać dobre oceny. Po prostu no kombinatoryki. Tak, ja miałem czarny pas kombinatoryki, a więc niestety powiem to, bardzo mało się uczyłem, a więc teraz może to nadrabiam, a więc gdzieś tak, Hawkinga tak, czytam, bo to jest gdzieś tam, on tam w miarę normalnie pisze. A masz na to czas? Jeszcze powiedzmy mało? Nie, ale... mało, coraz mniej, ale no też czytam, wiesz, no też oglądam jakieś programy, no teraz tam akurat trzeba na czasie się gdzieś... na czymś też tak. Tak, tak, odstresować i chodzę do Państwowej Akademii Nauk, często na wykłady. Często właśnie do Uniwersytetu Warszawskiego na Wydział Fizyki. No i też właśnie czy do właśnie tutaj na Aleje Ujazdowskie, do obserwatorium, czy gdzieś indziej, no. Fajna sprawa. A sprzedawałeś kanapki kiedyś pod obserwatorium albo panem? Nie. Ale przyniosłem kiedyś na wykład i dałem 4 kanapki prowadzącej, bo miała super wykład, jeżeli chodzi o w ogóle siły grawitacyjne versus science fiction. Jak tu gdzie w ogóle podchodzi jakie ma prawa, co ma w ogóle może, a co absolutnie nie i w ogóle ona na przykład nie ogląda nieraz, nie może oglądać Gwiezdnych Wojen. No nie, mówi, że się tak irytuje, jak ogląda i słyszy te dźwięki. No nie, coś wybucha w przestrzeni. Tak, w przestrzeni w ogóle w próżni i tak dalej. No. Za bardzo się zna po prostu. Tak, a więc wiecie, mnie tak gdzieś interesują odległości, liczby, kurczę, te różnice. To jest zupełnie z innej parafii niż to, co robisz, ale to jest dobre, w sensie... To ale też uwielbiam w sezonie grać we frisbee, nie? Jestem frisbee loverem, no więc... O, może. No musisz sobie psa kupić, koniecznie. Ale nie. Ja gram we frisbee Ultimate. Albo dużego kota. To frisbee Ultimate? Tak, to, bo musisz to rozgraniczyć, jest frisbee i frisbee. Frisbee jest dla ludzi, inaczej się wymawia te frisbee dla zwierząt, a więc dla zwierząt jest mały dysk. Dla ludzi, czyli Ultimate, to jest 175, czyli duży, normalny rzucający pod head, tam te wszystkie inne rzeczy. No ale tego czasu chodziłem na treningi. Nikt z frisbee rowerów ci nie rzuci swojego frisbee dla psa AAA. Nawet na betonie powie, żeby nie rzucać. No dobra, ale można inne frisbee kupić i wtedy umiejętności rzucania się przydają. Tak. O to mi chodzi. Tak, jeżeli z psem, tak. Wiesz co, jak miałem wyżła bajmackiego, to jedna pani przychodziła też właśnie z takim owczarkiem i tam rzucałem mu frisbee tym, to po prostu on tam szalał, nie? Okay. Ja nawet tak wysoko nie wyskoczę. No bo właśnie problem u ludzi, którzy trenują z psami frisbee, jest taki, że nie potrafią rzucać frisbee. Tak. Więc... Ja próbowałem się nauczyć i nadal. Ja tyle piłek na drzewie zostawiłem. A mówimy o frisbee, a nie? Ja wiem, ale tak mówię, jeśli ale o frisbee jest bardzo, bardzo łatwe. Samo rzucanie. Ale to jest najlepsze, że w ogóle słuchałem też załogę moją we frisbee i też mają swoje placki i też rzucają. Fajnie, ja widziałam w parku wiele razy właśnie. Tak, teraz jest... Ale, ja nie lubię rzeczy młodych, ale teraz... Nie wiem, nie przyglądałam się. Ale jest, mamy też zespoły, przecież jest gra Ultimate. Bardzo fajna zresztą, Warszawy tu mamy dobre zespoły. No. Dobrze, że masz i czas, i ochotę na hobby. No właśnie z tym czasem właśnie nieraz jest tak, że go jest mało, a nieraz jest troszeczkę tak, że można mi sobie troszeczkę pokierować. A więc jak jest sezon, odpuszczam te lunche, nieraz. Na poczet własnego czasu, załogą, czy idziemy na wspólny obiad. Tak, akurat oni o tym dobrze wiedzą, że czy wezmę ich na obiad, czy pójdziemy pograć w coś i tak dalej. Super. To też motywuje i też ja akurat to reaguję. Tym bardziej, że masz stałą załogę, z tą załogę trzeba dbać. Nie? Tak. I tym bardziej, że uwielbiam grać we frisbee. A wieczorami sobie zobaczymy po czymś w niebo. Dobra. Mamy chyba jeszcze jedno pytanie. Jedno pytanie. Zupełnie z innej beczki. Uwaga. Już nie będziemy cię tak długo męczyć, to jest ostatnie męczące pytanie. Ja myślałem, że was wymęczyłem tutaj. Nie, jest bardzo fajnie. To się podtrzymywałem, to mogłem z góry idę chyba. Dobra. Przepraszam, jakbyś zaczął rozmowę od bumblatora,
Tak, to właśnie. Ciekawe jak wtedy ta impreza, w ogóle ta rozmowa, tak, by się potoczyła, no nie? Jak u Hitchcocka. Pierwsze trzęsienie ziemi, a potem już tylko Tak. Przepraszamy, Robo, twoja kolej, no? Dobra, no to cały czas rozmawiamy o food truckach, o kanapkach, o przygotowaniach. A zapytam właśnie z naszej strony, co sądzisz w ogóle o istnieniu blogerów, instagramerów, youtuberów, w ogóle recenzentów? Czy uważasz, krytyków, że to krytyków kulinarnych. Też, tak, też znajdują się tam. Czy to ma sens? Czy to nie ma sensu? Czy pomaga, czy przeszkadza? Słuchajcie, każda w ogóle... Nie sens, musisz być dla nas miły. Nie. Tak, zwalniamy cię. Tak, od razu wam powiem, że tak. Że wszędzie jest popyt i wszędzie jest, jeżeli jest popyt, jest podaż i tak dalej. A więc jeżeli chodzi o gasto, to też jest. To jest ten wzięty oczywiście zachodu. I teraz tak. Dużo osób, jeżeli chodzi, czy ma to sens? Tak, ma to sens, bo to mi wzmacnia sprzedaż. Też. Że się mówi. Że jest głośno, że ktoś opisze i tak dalej. Ale też na przykład nie chodzi tylko o mnie. Bo nieraz ktoś opisuje samo wydarzenie, gdzie ja jestem. Chodzi na przykład targi śniadaniowe. Mhm. Festiwal piwa. Tak? No bo o tym też przecież piszecie. A więc to jest dobre. Ale też jest często niedobre. Bo na przykład wiem z pierwszej ręki, że nie wiem kto, ale jacyś blogerzy do tego, co tam tworzył tą dużą michę. Mhm. On kiedyś się pojawił na targach śniadaniowych, tam miał nowy projekt, to mu pokażę, i przyszedł kiedyś, tam rozmawialiśmy. Bardzo, bardzo sympatyczny koleś, ten, nie wiem, czy to Chińczyk, Koreańczyk, nie rozróżniam. No. I on powiedział, że u niego tam też właśnie blogera się zgadało. Coś on mówi, że kiedyś miał taką sytuację, że do niego przyszli blogerzy, powiedzieli, że on ma im zainwestować wyjazd do Wietnamu. Cały. No. 4 osoby, przy czym jeden bloger. I oni opiszą go tam jakoś. No, on mówi, no ale co mnie tam opiszecie? Mnie tam nie ma. Jestem tutaj, no nie? No, no. On mówi, no dobra, no ale no gdzieś ta kuchnia mówi, no moja kuchnia nawet nie jest do końca wietnamska, no nie? Wiesz tam i tak dalej, no nie? Przecież tam mają tam twoje i tak dalej, no nie? Nie. No i no, generalnie się nie zgodził. A więc no gdzieś ktoś mógł że też wykorzystać kogoś pod tym kątem, żeby wiesz, nie mieć nic, a dużo wiesz, dawać. Teraz jest dużo blogerów takich, co nie są blogerami, a próbują być. Jest dużo osób takich, które słuchają przede wszystkim, młode osoby i też wiesz, to ktoś musi mieć pojęcie, no nie? A więc jeżeli ktoś ma wiedzę, to spoko. Jeżeli ktoś tej wiedzy nie ma, ale się uczy, to spoko. Dla mnie to są najgorsze, to są gówniarze, którzy mają po 20 parę lat i oni opisują jedzenie, jakby ktokolwiek gdzieś nie był, no nie? To jest taki jeden koleś, nawet nie wiem jak się nazywa, ale w tuk-tuku ostatnio coś opisywał. No mnie krew zalewa generalnie, jak ja widzę osobę 20-19-letnią i on opisuje dania tajskie. A w Tajlandii nigdy nie był. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o blogerów tutaj jest, to cholernie się wszyscy ich boją. Boją się? Boją się? Ale mówisz no. Nie, o restauratorach bardziej tak. No słuchaj, u nas kto ma się bać? No, przyjdzie bloger i co mi przyjdzie, że królowa kanapka w stylu bostońskim? No, ktoś on był w Bostonie i nie widział? Tak, i nie widział? Proszę bardzo. Już jeden też, no mówię opisu, nie ma problemu. Bo on też, on nie widział w Bostonie kanapek w stylu bostońskim. No. I to mówię opisuj. Ale jak mu powiedziałem i tak dalej, to mówi, żeby sobie strzelił w kolano. Mówię, no, żeby sobie strzelił w kolano. A więc wiesz, no taki jest nieraz produkt, że można opisywać na przykład, to się każdy na tym zna, to jest, wiecie, to jest nasze jedzenie, to jest pizza. Wiecie, najgorzej jak ktoś opisuje takie jedzenie niestandardowe. Moje ciężko jest jedzenie opisać. Może nie ciężko, bo jest... Okej, okay. Ale na przykład na następnym markecie jest ciężko na przykład komuś opisać, na przykład jakieś jedzenie skądś tam, gdzie ktoś nie był i też nigdy nie jadł tam, no nie? Tak, i ten, tak, kto robił, tak, tak. Też niby był, nigdy nie był. Jadł, ale nigdy nie dobił, ale zrobił tutaj i mówi, że dobra. No. Tak, no, już tak, no, no. Wyszło. Wyszło, nie? A więc, no, to zależy. Tu nie ma też, u mnie w ogóle nie ma jednoznacznej nigdy odpowiedzi, bo to było zbyt nudne. A więc, czy są potrzebni? Tak, są potrzebni. Czy nie są potrzebni? Tak, nie są potrzebni. Czy dobrze, że są? Bardzo dobrze, że są. Czy dobrze, że ich nie ma? Tak, bardzo dobrze, że ich nie ma. A więc widzisz, to chodzi, kto ma jakie podejście, bo chodzić i robić nie wiadomo z kogo, no wy tak nie robicie. Wy wiem, że macie wiedzę, ale dużo się uczycie, dużo na ten temat rozmawiacie, a więc macie chęci. Gorzej, jak ktoś nie ma chęci, a próbuje, wiesz, wyżej tyłek mieć, niż wiadomo co robi, no. A więc, w każdej dziedzinie. Powiedzmy, że tak jest. Tak. Tak jest, ale mnie tylko przeraża jedna rzecz. Mnie przeraża nie tyle, że są, tylko że mnie przeraża, że to już idzie za grubo, no nie? Troszeczkę w niektórych kierunkach, w tych młodszych. Na przykład, w ogóle teraz już abstrahując troszeczkę, ale moja siostrzenica słuchała ostatnio typa jakiegoś, który mówił też w jej wieku, 11-12 lat na YouTubie, o wodzie, że jest woda żywca niedobra dla plewsów, że wiesz, że za, wiesz, nie wiem.
za, może nie tak droga, no nie mam pojęcia, wiesz, ja mówię do niej, co ty oglądasz w ogóle, no nie, wiesz, na takiej zasadzie, no bo oglądam, no wszyscy oglądają, no nie. To jest pewnie ten, Lord Crushfield. Nie oglądam w ogóle, a więc ciężko. Ja na YouTubie oglądam, słyszałem, co to jest rzeczy. Czas i dlaczego idzie w jednym kierunku. I co by się stało, jakbyśmy te wszystkie cząsteczki elementarne zmienili im kierunek wektoru, nie? To ja wtedy oglądam. To jest ale, za trudne dla mnie już. Ale wiesz, dla mnie też. Słuchaj, to, a wiesz, i to mnie przeraża, że teraz jest okej, ale co będzie za 10 czy 5 lat, gdzie na przykład już moja, no mówię, moja siostrzenica oglądała go, bo wszyscy oglądają. Tak, a jej tak, w ogóle tak. Nie obchodzi, czy to była, wiesz, prawda? Czy wartościowa treść. Czy wartościowa treść. I właśnie nie wiem, jak z tymi teściami to jest, no nie? No, czy to jest wartościowe, czy nie. Dla mnie to też jest tak, że ktoś widzi w tym, tak samo jak w futrakach, po prostu, wiesz, hajs i nic więcej. Że wie, że jest dobrym marketingowcem, wyszedł z korpo, wiesz, ma kontakty i tak dalej. Mhm. I się gdzieś sprzedaje, ale mi po dziesiątej. Ni chuja nie ma zielonego pojęcia. Nic. Tak, jest po dziesiątej. Nie. Już pierwsza 26, kochani. To się zasiedzieliśmy. Słuchaj, zasiedzieliśmy. Tak, dupa od łokcia zada tam nie odróżnia. Ale okej, okay, mówisz, że to zależy, ale muszę ci powiedzieć, że bardziej negatywnie powiedziałeś niż pozytywnie. Słuchaj, mimo bo wszystko. Nie, no bo, znaczy nie. Czy tak? Tak to odnieśliście takie wrażenie? Wszyscy? No, może ty tylko ba. Może tylko ja. Słuchaj, no nie, absolutnie. Mi się wydaje, że, no tak jak powiedziałem na początku, to jest bardzo potrzebne, bo to jest takie nasze, jakby, wspieranie w ogóle gastronomii, tak? Pod kątem świadomości tak. Ludzi. No bo ludzie czytają, chcą się dowiedzieć, chcą wiedzieć, gdzie pójść. Słuchaj, no, normalne, no przecież, powiem ci, no kurwa. No na początku było różnie, a teraz wiesz, no, no to hula jakoś, no bo no. Dzięki, no, Maciej tam często jest i tak dalej. Tak. No ale są niektórzy, jak ja na przykład kiedyś tam jeszcze byłem z taką dziewczyną, ona oglądała i w ogóle tam to ja z tym poglądałem, no i też nie będę mówił kto, no ale jak ja słyszę, że bloger tak, no zje, ale nie lubi, nie przepada za sernikiem, ale spróbuje, ale słyszę, że bardzo dobry. I to jeden koleś mówi, nie? Zieleniną ma różnie, a więc tak na pół. I wiecie, albo ktoś jest blogerem i się otwiera na jedzenie, ale tak turbo się otwiera i nie lubi, to spróbuje. Uwierzcie mi, że ja 2000 razy tej papryki próbowałem. W każdej postaci. No nie chuja, żaden nie spotkał. Tak jak ja z krewetkami. Proszę tak, bardzo, raz do roku. Ja je krewetki raz w roku. Tak? Zawsze. Żeby się przełamać. Ale no. Podobno co 7 lat się smak wymienia, więc czekam, kiedy tak, będzie ten 7 rok. Tak, coś jest z tym. No. Chociaż no mi tak... Okej. Okay. Ale powiedziałeś jeszcze jedno, podpytam cię jeszcze. Tak. Mówiłeś, że się boją. Tak, boją się. Wiesz co, no mówię, że my się nie boimy, restauratorzy bardziej i chodzi o opinię. No. Ja takie wziąłem, odniosłem wrażenie, że wiesz, jakiś koleś przyjeżdża i mówi, że do Wietnamu i on powiedział, że go źle opisze za to, jeżeli go nie weźmie. No. A więc boją się trochę ludzi krytyki, wiesz, bo... Jeszcze ci powiem, bo to jest też często tak, że ludzie, którzy nas czytają i wiem to z autopsji, jak z kimś tam rozmawiam, nie wiedzą jak to wygląda, nie wiedzą na jakich to jest zasadach. Czasami ktoś się nas pyta, ile jesteśmy zapraszani, albo czy zawsze jesteśmy zapraszani. A często jest tak, że idziemy ze swoje psie zarobione pieniądze, płacimy i albo nam smakuje, albo nie smakuje. Albo ktoś się pyta, to jest bardzo popularne pytanie, czemu wszystko opisujecie dobrze? Ja mówię, no sam za to płacę, więc wybieram miejsca, tak, idzie, które myślę, że będą mi smakowało. Nie idę zjeść gówna i opisać, że to gówno i jeszcze wydać na to 150 zł. Tak. Ale są też tacy, co opisują na przykład tylko złe miejsca i to też jest fajne, no nie? No. Akurat, ale tak, ale chodzi mi o to, że tak, ludzie nie znają tego zaplecza, nie znają waszego zaplecza, ale nas ktoś czyta i wiesz, i napiszesz o kimś źle, poskrzywdzisz kogoś, źle tak. No i widzisz, opisze, właśnie a ludzie się tego słuchają. Słuchają i teraz właśnie musisz to, wiesz, jakoś to jest wasze zadanie, to jest ciężkie akurat, no bo musicie gdzieś to jednak wypoziomować, no bo jak przyjdziecie do mnie, wiecie, lubimy się fajnie, ale będzie co? Chujowa kanapka, no to ja też bym nie chciał, że z pryzmatu, wiecie, znajomości ktoś napisze, że a super, a ktoś przyjdzie. I ja tak się nie da, słuchajcie, to jest, że ja tak kilkukrotnie się nadziałem, bo posłuchałem kogoś, bo ktoś gdzieś był i ktoś spróbował i super. Okazało się, że to może on tam super dwa tygodnie temu, ale teraz to super to gdzieś uciekło, wypadowało i nie było w ogóle super. I było zimne, ale też nie super. No i w ogóle pół godziny później, ale to już nie będę tutaj przeoczył, bo to akurat ten, no ale poczekałem zgrabnie. No a więc okay. Często jest tak, że jest koleżeństwo, moda, wiesz, hajs, nie wiem jeszcze jakie inne jeszcze mogą być, wiesz. I gdzieś ktoś coś opisze to danie nie w taki sposób, jaki powinno być, tylko w sposób takie, jakie on ktoś chce. To też może być, że akurat ma taki dzień albo wiesz. Ale jeżeli chodzi o opisywanie, mówienie i pisanie, to jest bardzo ważne, bo na przykład kto by się dowiedział o jakiejś kuchni, wiesz, skądś tam, nie? Wiesz, jak smakuje. Kto by się dowiedział na przykład o kanapkach w stylu bostońskim, przecież
co, no nie, wiesz, ja mam Facebooka, Instagrama, no ale też go jakoś nie prowadzę tak super. Nie masz czasu, bo zajmuję się robieniem jedzenia. Ale też to nie jest dla mnie najważniejsze, powiem tobie. Ja Facebooka mam dlatego, bo mam firmę, tak to bym go nie miał. W ogóle jest tam raz na 10 tysięcy lat, rano zazwyczaj. Mhm. Wiecie, no i to jest na takiej zasadzie, no nie, jeżeli chodzi o mnie. A więc jest ważne, jest opisywanie też ważne bardzo wydarzeń, co się dzieje w Warszawie. Ja też gdzieś tam kogoś obserwuję, bo ktoś pisze, co jest w Warszawie. Na przykład kiedyś byłem, zaczynałem, to było 10 wydarzeń, teraz jest 35, tak regularnie, do 40 padów chodzi. No i to też opisuje ktoś. I wasza dola na pewno jest bardzo ważna. Tylko wiesz, tak jak każdego, w zależności jak wy sobie ją wybierzecie. Tak samo jest z ptakami. Też mi zadaliście pytanie, jak ten rynek idzie w którym kierunku. No, no idzie, no ciężko powiedzieć, w którym idzie. No idzie w takim, jakim idzie. No, jak ktoś się sfokusuje i będzie miał tylko frytki najtańsze, lutosa, czy tam w ogóle jeszcze tańsze i te sosy Fanexu, no to no też to nie będzie super. Ale czy ptaki są, to tobie zadam pytanie. Czy fajnie, że są ptaki i się zwiększa ilość, czy nie? To zależy. No wiesz, właśnie o to chodzi. No. Tak samo w tym, to też to zależy. No. Ciężko odnieść się, jakby wiesz, no jeżeli bym miał się do was, wiesz, jakoś miał coś ale, to bym wam powiedział. Nie, ja jestem w ogóle szczerą osobą, nie ma z tym problemu. Uważam, że wszyscy tacy powinni być, tak to byłby świat o wiele szczęśliwszy. A więc, no nie, to nie wiem, czy my chyba rozmawialiśmy, czy nie, ale u was mi się podoba to, że macie pokorę i wiecie, że jeszcze jest bardzo dużo drogi. Przede mną też. Ja nie, moje marzeniem jest, żeby mieć tak 20 milionów, być filantropem. W ogóle to był mój ulubiony zawód, być filantropem. Wyobrażasz, co robisz w życiu? Jestem filantropem. No, mecenasem. Tak. I sobie podróżować i źleć codziennie co innego, no nie? To kurczę, pewnie, fajnie. Ale wiecie, wy wyjeżdżacie, a dużo osób nie wyjeżdża, gdzieś przeczytało, zjadło polwieta i się wypowiada, no nie? A najgorsze, jak to są młode osoby, które naprawdę nie mają doświadczenia, a no. Jedzenie to jest doświadczenie, no nie? To jest po prostu żarcie, no nie? Ja miałem akurat trochę to szczęście, że pracowałem w dobrych knajpach, z dobrymi kucharzami i dobrze z kuchnią żyłem zazwyczaj. No. Rzadko było, że ja akurat złą. To było tak, że ktoś miał staff lunch, były tam te coś tam. Albo co tam chcesz? No. Albo jak miałem już lepsze układy, no to tylko się pytali, jaki stopień wysmażenia. Okay. A jak miałem bardzo dobre układy, co też tak, to wtedy było podwójne karpacze na śniadaniu bez pieczywa. I na podwójnym karpacze bez pieczywa skończyłem. Tak jest. Karol, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. To ja dziękuję. To będzie prawdopodobnie najdłuższy podcast, jaki mieliśmy. Ojej. Bierz rekordy. To i tak jest 50% tego, co mogłem powiedzieć. Zdajecie sobie z tego sprawę. Czyli zaprosimy Cię jeszcze raz. Tak. Tylko inny zestaw pytań. Od 10 rano zaczniemy. Tak, weekend zaczniemy w sobotę i pewnie w niedzielę możemy osiągnąć. I przy okazji pomarynujemy mięso, pojedziemy po bułki. Właśnie, bułki. Dobra, kończymy, musimy bułki zamówić. Dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Zamawiajcie u Karola Bumblator, food truck nice to eat you. Tak. Separator dwutlenkowego, tak. Polecam. Lajkujcie stronę, szukajcie gdzie stoi. Na Instagramie głównie, tak. Na Instagramie głównie. Tak, teraz głównie. A jak na Instagramie też, nice to eat you. Nice to eat you, nice to eat you, tak, dokładnie. No. Dobra, dzięki Karol. To ja dziękuję. Zresztą nice to eat you wszystkich. Nice to eat you. Dzięki. Dziękujemy, dobrze. Pauza.